Hej, znowu trzecio po południu na zegarach wybiła. Czas przywitać się z wami w programie radia Na Goralską Nutę. Przy mikrofonie Wojciech Dorula, gadawą witajcie. Dzień dobry państwu i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś już 20 sierpnia roku pańskiego 2023. Ze stacji WUR 1490 AM. Witam się z wami miło, serdecznie i naprawdę gorąco. Bon apolu tes. Radio Na Goralską Nutę w każdą niedzielę od godziny 3 po południu do godziny 4.30, a teraz już w środę od godziny 10 wieczór do północy. Dotyk gadom dobry wieczór. Hej, jakosta. Na polu gorąco, a jest co ma być bardziej w tym tyźniu? W Chicago i w Mount Indiana od pustowo i piknikowo. My zaś po weselu, a i te z gości znamienitek będę miał. Zosia Ustupska-Bobak nos odwiedziła. Będę miał rozmowę z Łukaszem Golcem, Golec Orkiestra. Będziemy gadać o równoj ku górze. Państwa Wosińskiej go odwiedził. Tak zasyćkę go płotroskę muzyki śpasu i nasi dobrodzieje. Za chwileczkę korespondencja z Ludźmierza. Ale mi się wydaje, że rozmowa z Łukaszem Golcem będzie bardzo interesująca. To też nie marnujmy czasu i dobierzmy się do roboty. Zapraszam do wysłuchania Radia Na Goralską Nutę. Jest teraz, witajcie, dzień dobry państwu i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wojciech Durula przy mikrofonie. Stamtąd mądrość i ślepota, stamtąd cud miłości, moc.
z Bachledówki do Ludźmierza. Utwór pięknie wykonany, oratorium. To jest wprowadzenie, to jest do rozmowy z Łukaszem Golcem, ale teraz już Ludźmierz. Stamtąd co tydzień ksiądz Maciej Ścibor, nowy kustosz tego sanktorium. A przypacuję wam, ze sponsorami tego bloku są pan Kazimierz Kopeć, Monika i Daniel Bauer, Zosia i Paweł Bobak, Napa Autoparts, jak i też Renatka Chrobak i Paulinka Krzysica. A teraz już ksiądz Maciej Ścibor. Witajcie i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z Ludźmierskiego Sanktuarium serdecznie pozdrawia ksiądz kustosz Maciej Ścibor. W tym tygodniu tak dużo się działo, że trudno się będzie zmieścić w takim przyzwoitym czasie, więc nie wiem, czy nie podzielę tej korespondencji na dwie części. Zobaczymy, jak się uda zmieścić te wszystkie wiadomości. Jeśli chodzi o czas sierpniowy, to pogoda na same uroczystości odpustowe w Ludźmierzu bardzo nam dopisała, choć do ubiegłego czwartku było tak dość trudno przewidzieć tą pogodę i jej poprawę, dlatego że było bardzo dużo deszczu, dużo też chłodu, ale rzeczywiście już od piątku zaczęła się wyraźna poprawa i była szansa przygotować sanktuarium i jego otoczenie na wizytę tych wszystkich pielgrzymów, którzy mieli przybywać na odpust. Tak jak wspomniałem w ostatniej relacji, przez te wszystkie dni przed odpustem od niedzieli spotykaliśmy się każdego wieczora z poszczególnymi oddziałami Związku Podhalan z terenu całej Polski, dlatego że właśnie były to oddziały od samego Gdańska aż tutaj po prawdziwe góralskie Podhale. Do samego dnia Wigilii czuwali, ostatnimi byli górale ze Skrzypnego. W swojej modlitwie polecali się Matce Najświętszej. Równolegle właśnie z tymi czuwaniami od soboty przeżywaliśmy też rekolekcje maryjne, które nas przygotowywały do głównego odpustu. Rekolekcje w naszej parafii głosił ksiądz doktor habilitowany Robert Nęcek, który też już w tym sanktuarium jest tutaj związany od dłuższego czasu. Między innymi w tym roku brał udział w majowym sympozjum na temat rodziny. Przygotował także niewielką książeczkę z nauczania prymasa Wyszyńskiego w 1963 roku. W czasie obecności prymasa w naszym sanktuarium podczas koronacji wygłosił prymas wtedy swoje nauczanie na temat pokoju i właśnie ksiądz Robert Nęcek przygotował taką pozycję też na jubileusz tegoroczny. Obok tych rekolekcji, które nas przygotowywały do 60-lecia koronacji, były także te imprezy towarzyszące, więc między innymi sobotni wieczór uwielbienia, skierowany szczególnie do ludzi młodych. Przybyła grupa nazywana Solnym Uwielbieniem. To oni prowadzili to czuwanie wraz z adoracją Najświętszego Sakramentu i przepięknym śpiewem. Natomiast następnego dnia, w niedzielę wieczorem, pan Jan Kanty Pawluśkiewicz przybył z chórem, z orkiestrą i także solistami, którzy przedstawili nam Nieszpory Ludźmierskie. Już teraz, zwłaszcza jeśli chodzi o mężczyzn, w całkiem nowym składzie niż ci poprzedni, którzy byli znani z tych pierwszych wydań właśnie Nieszporów Ludźmierskich i tutaj śpiewanych w Ludźmierzu i także poza nim. A więc ten niedzielny wieczór także pięknie się wpisał w to 60-lecie koronacji. Przybyło bardzo wielu ludzi, zadowoleni byli bardzo właśnie tym, co zostało przedstawione. Zresztą mimo właśnie nowego składu okazało się, że i ta jakość była wspaniała, jeśli chodzi o artystów. I od poniedziałku wieczora rozpoczęliśmy już świętowanie uroczystości Wniebowzięcia. Najpierw podczas pasterki, którą sprawował jubilat 60-letni ksiądz biskup Jan Zając, nasz emeryt. Przybyło także wielu księży, ogromna ilość ludzi, bo trzeba powiedzieć, że nawet sporo więcej niż podczas mszy świętej następnego dnia w południe. I właśnie ksiądz jubilat, któremu towarzyszyli także i nieco młodsi, właściwie jego wychowankowie z seminarium, kiedy jeszcze biskup Jan był rektorem Seminarium Krakowskiego, srebrni jubilaci kapłaństwa, a także inni przybyli kapłani, brali udział w tej nocnej modlitwie. I od samego rana także to nasze trwanie
przy Maryi, która wstępuje do nieba, która pokazuje człowiekowi tą właściwą drogę, a więc odniesienie do swojego życia, do przeżywania każdego dnia. Mieliśmy okazję świętować znów w gronie bliskich przyjaciół tego sanktuarium, dlatego że o godzinie 9 kolejny 60-latek kapłaństwa ksiądz Mieczysław Łukaszczyk z kościółka świętej Anny na cmentarzu Nowym Targu wygłosił homilię sprawowaną przez księdza infuata Jakuba Gila, jego rocznikowego kolegę. Właśnie już w nocy ksiądz biskup Jan wspominał o tym, że właśnie oni, którzy w 1963 roku mieli święcenia kapłańskie, przybyli tutaj po tych święceniach już po koronacji, żeby właśnie jako neoprezbiterzy oddać pokłon Matce Najświętszej i także to swoje kapłaństwo, które wtedy się rozpoczynało. Słowo księdza Mieczysława było bardzo podniosłe i wielu ludzi potem oczywiście wspominało o tym mocnym głosie, który ciągle mimo tego upływu lat księdza Łukaszczyka brzmiał bardzo mocno tutaj, zarówno w języku polskim, literackim, jak i gwarowym. O godzinie 11, a więc kilkadziesiąt minut przed rozpoczęciem głównej sumy odpustowej, przy ołtarzu polowym nastąpiło też takie ważne wydarzenie, szczególne podziękowania dla osób, które zarówno tutaj z terenu Podhala, jak i z Polonii amerykańskiej złożyły w ostatnim czasie swój dar finansowy na budowany dom pielgrzyma, dom pod tęczą, a więc właśnie tutaj rodziny z naszej parafii, osoby także związane z sanktuarium, czy właśnie w imieniu kół ze Stanów Zjednoczonych, bardzo wielu. Taki dar złożył także prezes Stanisław Sarna. Jest w procesji okolicznościowy dyplom przygotowany właśnie na tą uroczystość z wymienieniem tych wszystkich darczyńców właśnie z Polonii amerykańskiej i za ten dar, który przez jego ręce został przesłany do naszego Ludźmieńskiego Sanktuarium, składam serdeczne podziękowanie. Później rozpoczęła się suma odpustowa, której przewodniczył ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Wraz z nim koncelebrowali kapłani przeżywający 50. rocznicę swoich święceń kapłańskich, a także inni przybyli na tą świąteczną Eucharystię, na tą główną sumę odpustową. Zebrało się spore grono ludzi, a wśród nich takimi też osobami ważnymi dla naszego sanktuarium byli żołnierze 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, którym przecież patronuje Matka Boża Ludźmierska. Byli także parlamentarzyści i samorządowcy z naszego terenu, bardzo wielu pielgrzymów z rodzinami. Po skończonej Eucharystii ksiądz arcybiskup przed Najświętszym Sakramentem odmówił wyjątkową modlitwę, dlatego że przygotowaną i wypowiedzianą jeszcze w 1963 roku przy okazji koronacji przez biskupa Karola Wojtyłę. To on w tej modlitwie oddał pod opiekę Matki Najświętszej wszystkie stany tworzące wspólnotę Kościoła, od dzieci, przez młodzież, przez małżonków, przez dorosłych, także rodziny zakonne, kapłanów i wreszcie w tej modlitwie także modlił się o dar powołań kapłańskich. To na te czasy nasze także wyjątkowo ważna modlitwa, bo i tych młodych powołań ciągle nam potrzeba. Po skończonej modlitwie ksiądz arcybiskup wraz z kapłanami celebrującymi i wiernymi przeszli do Ludźmieńskiej Świątyni i tu nastąpiła końcowa modlitwa i zakończenie tej głównej sumy, bo jeszcze przez kolejne godziny aż do wieczora wielu pielgrzymów przewijało się przez nasze sanktuarium, aż do godziny 21, kiedy apelem jasnogórskim zakończyliśmy obchody wniebowzięcia Najświętszej Maryi i Panny. Raz jeszcze serdecznie dziękuję wszystkim ofiarodawcom ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej za dar, który złożyli na pomoc naszemu sanktuarium, budowanemu domowi pielgrzyma. Niech Chrystus przez Matkę Najświętszą wynagradza waszą hojność. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
na wieki wieków. Amen. I Bóg zapłódź księdzu Maciowi Ścibór za tą korespondencję. Wiadomo, że będzie musiała być podzielona, bo tam opowiadania jest co niemiara. No ale jakby nie było, to wozne i ciekawe było do posłuchania. A przybacujem wam, ze sponsorami tego bloku są pan Kazimierz Kopeć, Monika i Daniel Bauer, Zosia i Paweł Bobak, Napa Autoparts, jak i też Renatka Chrobak i Paulinka Krzysica, Fairway Independent Mortgage Corporation. Im to jest wielki Bóg zapłać za to składom. A wy dalej, jak jedziecie do Polski, do Ludźmierza, zajrzycie, odwiedźcie i powiedzcie, zeście są z radia na Góralską Nutę. To, co dzieje się na Podhalu, zawsze odbija się szerokim echem w Polsce i poza jej granicami. Tygodnik podhalański. Nic nie przejdzie bez echa. Szukaj w kioskach i na 24tp.pl. Jurek Jurecki, dziennikarz i wydawca. Górol radzi widzom. Syćkło, co wielgie. Wielgie góry, wielgie baby. Strasznie sumne. No i największe polskie delikatesy w Ameryce. Shop and Save Market. Niezwykła podróż po świecie kulinarnych doznań. 8847 South Harlem w Bridgeview. Telefon 708-398-6600. Pytam was pięknie. Zejdźmy się syćka. Shop and Save Market. Hej. Brakuje ci gotówki? Sprawdź swoje punkty lojalnościowe na karcie kredytowej i debetowej Visa PSFCU. Wymień punkty na gotówkę. Więcej informacji na www.psfcu.com lub pod numerem 1855-773-2848. Nasza Unia. Jesteśmy dla Ciebie. Pewne ograniczenia mogą obowiązywać. Nasza Unia to więcej niż bank. PSFCU is federally insured by NCUA and is an equal opportunity lender. Polamer to jedyna i największa polonijna firma wysyłkowa oraz uniwersalne biuro podróży. Skuteczny serwis, najniższe ceny, paczki morskie i lotnicze do Polski i krajów Europy. Przesyłki cargo w każdym rozmiarze, mienie przesiedleńcze do Europy, wysyłka samochodów do Polski. Paczki do Polski z każdego miejsca z USA. Gotowe zestawy upominkowe i żywnościowe z katalogu oraz kwiaty na każdą okazję i do każdego miejsca w Polsce. Wysyłka dolarów przez US Money Express. Bilety lotnicze do każdego miejsca na świecie. Wycieczki autokarowe po USA, wczasy w Meksyku i na Karaibach. Rejsy morskie w najdalszych zakątkach świata. Tłumaczenie dokumentów, usługi notarialne, sprawy imigracyjne. 11 biur Polamer zaprasza. Adresy wszystkich znajdziesz na stronie polamerusa.com. Polamer. 773-685-8222. Polamer Cargo. 773-774-8855. A my was warciutko jeszcze zaprosimy, bo przecież syćko się zaczynało o godzinie 11 przed południem. Koło numer 71, Nowe Bystre, zaprosimy was na piknik parafialny. Slovenian Catholic Mission 14246 Main Street w Le Mans. Tam kane był piknik Związku Podhalan Wielki. To też syćko zaczynało się jak o 11 przed południem, ale jedźcie do nich, bo przecież jak żeby ich nie odwiedzić. Nowy prezes Piotr Tylka wraz z tym zarządem serdecznie was zaprosę, a żeby was zachęcić tym bardziej. To jest główna nagroda. Wakacje w Colorado albo gotówka $1000 albo $500. Także jedźcie ku nim. Koło numer 71, Nowe Bystre, zaproszę was na wielki ich piknik pod adresem 4246 Main Street w Le Mans. Smaczne jodło, zimne napoje, bardzo bogata loteria fantowa, wiele atrakcji dla dzieci, występ zespołu Wierchy. Muzyka do tońca przygrywać będzie Sky Media, DJ Team, DJ Marek i DJ Kacper. Zapraszamy w imieniu koła numer 81, Nowe Bystre, Piotrka Tylki i całego zarządu. Jedźcie do nich!
26 dzień sierpnia, święto Matki Bożej Częstochowskiej. Dzień dla nas Polaków wyjątkowy, w którym od pokoleń dziękujemy za tę szczególną rolę Maryi w dziejach naszego narodu. Witamy Państwa bardzo serdecznie z Podhala, z Pachledówki, miejsca niesamowitego i to rzeczywiście piękne i wyjątkowe, że w tym dniu możemy być razem w miejscu, które łączy nas nie tylko ze względu na to wspaniałe święto maryjne, ale także ze względu na postać wyjątkowego prymasa. To on w roku 1953 wypowiedział te znamienne słowa. Wszystko, wszystko postawiłem na Maryję i zawsze był temu wierny. Błogosławiony prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński. To on oddał Polskę i Polaków pod opiekę Maryi. Tutaj, na Pachledówce, w otoczeniu tych przepięknych gór, tego zapierającego dech w piersiach widoku, a przede wszystkim wśród wspaniałych górali, spędzał swoje wakacje. Ostatni raz był tutaj 50, a oratorium, które za chwileczkę usłyszymy, które popłynie z Pachledówki w Polskę jako na długa i szeroka, opowiada i pokazuje postać błogosławionego. Pokazuje człowieka, pokazuje jego naukę i pokazuje jego rolę, jaką odegrał w tych trudnych dla Polski, dla Kościoła czasach komunizmu. Wszystkie słowa, jakie usłyszymy, wszystkie teksty są oparte na nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Za chwileczkę się okaże, jak owe słowo, jak to nauczanie jest wciąż aktualne. Warto do niego wracać, ba! Warto korzystać z tego przesłania każdego dnia. Niech będzie ono naszym drogowskazem. Warto też to przesłanie przekazywać kolejnym pokoleniom. Bo jak pisał sam ksiądz kardynał, ksiądz prymas, zawsze trzeba równać ku górze, nigdy w dół. Witajcie, panie pięknie, na Pachledówce! Szczęść Boże! Proponuję ostrzemy oczki! Rozmawiamy w górze! Dziś razem! Ojcu Faulic! Hej, równo i ku górze! Boże swe ku głowy! Niech cię nie zatopią nad te zlicza wody! Myślę płodzień, co z Jezusem idzie wraz, Księdzu świata przyszłe czasy i pokoleń przyszły los. Opa! Świadko! Thank you.
A mam teraz dla was taką bardzo miłą niespodziankę. I wielki Bóg zapłać za to, że mi się to udało. W rozmowie telefonicznej Łukasz Golec, Golec Orkiestra. Łukaszu, witaj i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w radiu na Goralską Nutę po raz pierwszy. No witaj pięknie, szczęść Boże. Witam was kochani, Łukasz Golec, jeden z dwóch braci Ksero, liderów zespołu Golec Orkiestra. Witaj. Muszę ci powiedzieć, że zawsze tęsknimy za wami, bo jak już przyjedziecie, to już radości co nie miara. Ludzie się radują, bo taką marę ludzi na scenie uwidzieć z taką werwą, z taką muzyką, to ino se pomarzyć i tęsknić za wami znowu. No, za każdym razem, kiedy tam gromy za wielką wodą w Chicago, w Nowym Jorku, czy tam w Kanadzie, no to zawsze jak się spotykamy z górolami, no to jest taki, że tak powiem, bardzo za każdym razem sentymentalne i spotkanie, ale też takie doświadczenie tego, że dbają o kulturę, o tożsamość, o po prostu o język, o gwarę, o muzykę, no że tak powiem, na drugim kontynencie i to jakby wielki szacunek za to, co tam robicie, żeby jednak tą kulturę promować wśród innych nacji i narodów, także chylimy czoła przed wami, a za każdym razem, kiedy gramy tam właśnie w Ameryce, no to jest też, no to te spotkania z Polonią są też fantastyczne i za każdym razem wracamy do Polski naładowani tym pozytywnym, że tak powiem, tą pozytywną energią. Także tutaj, kiedy Golec Orkiestra pojawia się w Stanach Zjednoczonych, to za każdym razem jest to i jakieś takie przeżycie, ale też no byliśmy tam 15 razy w sumie, także to za każdym razem i te nowe znajomości, ale i stare się znajomości odświeżają. Także to jest takie, no naprawdę za każdym razem wielka sentymentalna podróż no, w tamte strony świata. Łukaszu, Golec Orkiestra to tak prawie sama rodzina. Wejdę tak troszeczkę łopowiec, zanim przejdziemy do tego bardzo ważnego tematu, z którym do tobie dzwonię. Troszeczkę przedstaw Golec Orkiestra, bo przecież jesteście są prawie cała rodzina, sami swoi. No, Golec Orkiestra w tym roku świętuje 25-lecie działalności. No i od 25 lat, tak powiem, działamy, można powiedzieć, rodzinnie, bo tutaj w tworzenie zespołu zaangażowanych jest czterech braci. To jest Rafał Golec, autor tekstów i menadżer. Stanisław Golec jest odpowiedzialny za stronę wizualną na koncertach, czyli kamery, wizualizacje, materiały, wideo, prawda. Później jest Łukasz Golec, no czyli ja, śpiewam, gram, komponuję. Jest Paweł Golec, mój brat, puzonista, śpiewa, gra na puzonie. Edytka Golec, moja żona, gra na altówce, śpiewa, ogarnia social media Golec Orkiestra, ale też komponuje. Jest później Kasia Golec, czyli żona Rafała Golca. Ona jest od bukowania koncertów. Ona bukuje imprezy, zamawia, że tak powiem, organizuje jakby te wszystkie przeloty, trasy. No jest jeszcze Dorotka Golec od Stasia, czyli żona brata Staśka, która jest odpowiedzialna z kolei za fan shop, za sklepik Golec Orkiestry, ale też za taką logistykę no, na miejscu, o której obiad co jemy, jak garderoby, kiedy przejazdy z hotelów tam, gdzie na jakieś próby, także ona jakby tego pilnuje. No i przez jakiś czas też była z nami jeszcze Kasia Golec, druga, a czy żona Pawła, czyli bliźniaka, druga Kasia, u nas mamy dwie Kasie w Golec Orkiestrze, no to ona też tam współorganizuje z kolei koncerty telewizyjne, różne duże wydarzenia właśnie tam jakby zajmuje się przy produkcji. No tutaj tych wszystkich dużych telewizyjnych wydarzeń. Także to tak mniej więcej w dużym skrócie, no i od jakiegoś czasu jeszcze nasze dzieci też tu się angażują w różne działania, w różne koncerty medialne, telewizyjne jakieś, bo też uczą się grać i śpiewać i bardzo dobrze im to wychodzi. Także w dużym skrócie, no tak to opisałem, jakie funkcje kto ma w Golec Orkiestrze. 25 lat działalności to jest wielki dorobek i można powiedzieć, że trzeba wam też pogratulować, że wesłaliście we świat, jesteście emisariuszami takiej pięknej góralskiej kultury, bo i przecież tutaj nie ino Podhale, takie skalne, ale przecież śpiz Orawa, reprezentujecie te regiony Podhala i pokazujecie światu przepiękną muzykę, piękne wykonanie, no i zawsze z radością się was ogląda. I teraz, Łukaszu, przechodzimy do tego niesamowitego wydarzenia. Spoglądamy z takim ogromnym respektem do tego, co my widzieli na Bachledowce. Równo i ku górze. Wejdź nam opowiedz, o co w tym syćkim chodziło. Wyście tam sprawowali, jak to się go do takie grali, główne, pierwsze gęśle w tym syćkim. A
weź tą przedstaw, tą scenerię Syćkiego, jak to się zaczyno, łopowiedz nam o tym, bo to jest ty z powód ku temu i do tobie dzwonię. No właśnie. No równej ku górze, no 2 lata temu, tak się składa, że na Bachledówce my jako golec, znaczy my jako rodzina golców od 18 lat mamy tak zwany rozwrót roku zjazdy golców. I tak się składa, że i 2 lata temu, i rok temu ten zjazd golców, a było nas ponad 120, miał właśnie miejsce na Bachledówce. No i w tamtym roku, w październiku, po tym drugim zjeździe, włodarze właśnie tego hotelu na Bachledówce, jak i Paulini, tam ojciec, który jest proboszczem właśnie na Bachledówce, że tak powiem, mieli z nami takie spotkanie i przedstawili nam projekt właśnie oparty o słowa, cytaty i myśli kardynała Stefana Wyszyńskiego, które zostały zilustrowane muzyką Bartka Gliniaka, który mieszka na stałe w Los Angeles. I po prostu i tutaj powstała taka myśl, żeby to gdzieś dalej pokazać, bo to gdzieś tam lokalnie zaistniało. Była premiera w Zakopanem, była premiera tam właśnie na Bachledówce, ale to wszystko jakoś tak lokalnie, żeby to pchnąć dalej właśnie do telewizji, zainteresować tym szerszą opinię publiczną. I tak też się stało, że tak powiem, właśnie Halina Przebinda, czyli reżyserka, z którą Golec Biała Orkiestra współpracuje od lat, jak i Kasia Golec, czyli żona Pawła, mojego bliźniaka, która jest jakby prawą ręką, no to jakby zainteresowały tym projektem telewizję, opisały to wszystko, bo to jakby jest taki długi cykl, żeby to wszystko doprowadzić do finału, to jest jakby no długa droga. Opisały to, zaprezentowały, że tak powiem, zapaliły się tym tematem. No i faktycznie po analizie tego wszystkiego zostali zaproszeni goście, różni artyści, wykonawcy do tego, żeby jednak nadać temu taką rangę, że tak powiem, ogólnopolską. No i tak też się stało, że po prostu, kiedy telewizja się zainteresowała tym tematem i mówimy o telewizji publicznej tutaj, no to wtedy szukano artystów. No, w tym projekcie, w tym koncercie, można to powiedzieć, to jest taki nawet koncert, to nawet nie był taki zwykły koncert, to była taka forma modlitwy, forma jakby po prostu pokazania historii Wyszyńskiego, historii, która jest ściśle związana z tym miejscem, z Bachledówką. Gdzie on przecież od wielu lat przebywał, tam była pustelnia, w której się modlił, tam też były spotkania z kardynałem Wojtyłą, czyli z przyszłym papieżem, no i to wszystko jakby w jakimś takim powiedzmy, to nie było opowiedziane w formie właśnie tego, ja to mówię, oratorium góralskie. No to jest takie oratorium, ale to jest takie, no te formy są tam przeróżne, bo tu jest, ta muzyka tak prowadzi, że ona jest w jednym momencie bardzo góralska, taka oryginalna, a później jest opracowane na orkiestrę, na chóry, jest jakaś myśl taka przewodnia temu wszystkiemu, że tak powiem, z tą podhalańską nutą, bo stricte jakby tutaj się odnosi ta muzyka do takiej rdzennej muzyki podhalańskiej. Także tam, no i to i cóż, no i po prostu no, piękne widowisko, piękne wydarzenie, Telewizja Polska to zarejestrowała. Emisja będzie 26 i 27 sierpnia w TVP1 po Teleekspresie. Także no tam ludzie no naprawdę przeżywali to, były ze wzruszenia, było wielu przyjaciół z całych, można powiedzieć, Karpat, nie tylko z Podhala, ale cały Karpat tam się zjechały, byśmy to też nagłaśniali, także no pogoda trafiła się idealna, scena wybudowana była tuż pod właśnie tym sanktuarium na Bachledówce, z widokiem na Tatry, z widokiem na całe Karpaty tamte. I w prawo i w lewo było widać po prostu przepięknie, bo ani jednej chmurki na niebie, zero wiatru, czyli dla dźwięku też bardzo dobrze, no bo w mikrofony nie duło. Także tutaj pod tym względem ta produkcja no naprawdę imponująca. Oczywiście grała orkiestra beethovenowska, świetna orkiestra krakowska. Grała tutaj chór Filharmonii Krakowskiej, śpiewał też. A po drugiej stronie byli górale, czyli zespół Roberta Czecha i Krzyśka Czecha, to jest no, tak bardzo, bardzo, bardzo dobrzy muzycy góralscy. No i też taki duży zespół śpiewaków właśnie podhalańskich, właściwie to były złożone, połączone takie zespoły zaprzyjaźnione tutaj i z Zakopanego, z Bukowiny, z Białki, no, ze Zębu, tutaj oczywiście z Białego Dunajca. Także to naprawdę skład imponujący. Artyści, którzy brali udział
W tym projekcie to był Krzysiek Sługowski, Roxana Węgiel, Halinka Młynkowa, to był Łukasz Golec, Paweł Golec, Edyta Golec, Andrzej Lampert i tam jeszcze kilku takich artystów muzyki operowej, operetkowej. Także to naprawdę imponujące. Trzy godziny trwał koncert. Ludzi, tłum, no naprawdę przepiękne widowisko, przepiękne widowisko. Spoglądaliśmy na to z podziwem i cieszę się bardzo, że przypomniałeś datę, bo to jest bardzo ważne, a więc 26-27 sierpnia TVP Polska i to będzie po Telekspresie. Dowiemy się, będziemy szukać o której godzinie. Znaczy się, tak, tutaj jakby tu idzie o różnych porach, bo też i TVP Polonia to transmituje, TVP Historia, tam telewizja ABC, także na kilku platformach to idzie. Już widziałem, że na stronie Bachledówki były podane konkretne godziny i daty tego koncertu. No my tutaj jeszcze pracujemy nad montażem tego, tam też coś tam wspomagam tutaj jakby tą całą produkcję czy postprodukcję. No i cóż, no naprawdę bardzo, bardzo kurczę, no niespotykana scenografia, sceneria, niespotykany też w ogóle jakby, no taka muzyka no opracowana przez kurczę zawodowego właśnie kompozytora Bartka Gliniaka, który nadał temu wszystkiemu taki inny wyraz tej muzyce góralskiej. No jeszcze te słowa były przytaczane właśnie, oryginalne słowa kardynała Wyszyńskiego tutaj pomiędzy tymi utworami, także on też przemawiał i później jakby na bazie tych słów były opracowane te utwory, które wykonywaliśmy, czyli to jakby się idealnie tak zgrywało, zazębiało. Były też historie świadków, które osób, które tam mieszkają, są z okolic i miały ten bezpośredni kontakt z kardynałem i właśnie wspominały tam różne no, sytuacje, jak się modlili, jak chodzili po górach, jak prawda tam no, kardynał ich nauczał. No takie no, naprawdę bardzo, bardzo to było takie, widzę, że dużo wzruszeń było na twarzach tych słuchaczy. Dużo łez, także takie bardzo sentymentalne. Jestem przekonany, że też było ku zaskoczeniu wielu ludzi, którzy się dopiero opamiętali po czasie, że Boże, czemu je tam nie było. A to, co też powiedziałeś, Łukaszu, że pogoda, ktoś nad tym czuwał, bo przecież nawet, jak powiedziałeś, że nawet zero wiatru było, które nie mogło przeszkadzać w mikrofonach. Także to, co się, też jak to się gada, to syćku za wolą boską się stało. No wiadomo, to wszystko było wymodlone, wiele ekip się modliło, żeby to tak. A jeszcze tydzień temu tak tam lało, tak tam dło wieło, że jasne piero. Także to faktycznie wiele osób się modliło, żeby to się udało, bo to jeszcze dzień wcześniej na próbie, to tak pogoda była, to prawda, ale ten wiaterek, no jak jest tam ze 150 mikrofonów, bo tyle gdzieś uczestników było na scenie, no ponad 150 artystów, no to jak mu każdy mikrofon, jak wiaterek przywieje, to kumulacja tego wszystkiego w ten sposób no, nie do opanowania przez dźwiękowców. Tutaj, żeby to jednak wyszło idealnie, to naprawdę pogoda, okienko pogodowe 100% się sprawdziło, czyli te modlitwy zostały wysłuchane. No i to jest jakby kult tego kardynała Wyszyńskiego, tej pokazany poprzez te wszystkie działania, poprzez te wszystkie osoby, instytucje, które się zaangażowały, żeby taki koncert mógł się odbyć, bo to wiadomo, no bez sponsorów też by się tego no, nie udało jakoś podomykać, ale tam dużo ludzi pozytywnych, czy tak powiem, takich no, wyraziło chęć wsparcia. Także były różne urzędy i marszałkowskie, i te lokalne, i gdzieś tam i z warszawskie Ministerstwo Kultury i Narodowe Centrum Kultury, tak, że to wszystko gdzieś tam złączone razem no, dało no, naprawdę przepiękny koncert. No, ja widziałem, bo ja tam z boku nagrywałem sobie nawet na telefonie. No niektóre wykony to naprawdę taką techniką, można powiedzieć, to było nagrywane taką techniką teledyskową trochę. Że to się ogląda jak nawet nie jak koncept, tylko jak jakiś klip, jakaś jest opowieść. Pod sceną tam z tyłu na zboczu stała taka kamera z taką dużą, że tak, z takim bardzo dużym obiektywem. Ściągała ta kamera normalnie ludzi, jak wchodzą na Giewont. I było widać jak na dłoni. Po kolei wszystkich spacerowiczów tam po tych górach oni ściągali, pokazywali w dużych zbliżeniach. No taka była przejrzystość, taka była pogoda. Oczywiście pod tym było też tam sporo owiec się pasło w kosorach. Bacowie i Juhasi pilnowali te łowce. To były też takie fajne wątki właśnie, bo wiadomo, jakby no, kardynał Wyszyński nawiązywał tutaj do tego pasterzowania, do tego bacowania. Tak się ładnie, kurczę, też no, przenikało i zazębiało. Jedno z drugim dawało taki naprawdę no, niezwykły klimat.
Powiem ci jedno też jeszcze, Łukaszu, że wiem, o czym mówisz, z tego względu, że ta sama ekipa, dostaliśmy wiadomości, że ta sama ekipa przywiozła nam do Chicago wielkie kolędowanie w Bazylice Świętego Jacka, gdzie też miałem szansę być tam i oglądać to. To ci sami ludzie stworzyli to jedno wielkie historyczne wydarzenie dla nas tutaj, Chicagowian, wielkie kolędowanie. Wiem, że technicznie to było tak świetnie dopracowane i właśnie wiemy doskonale, że to są właśnie ci sami ludzie, którzy robili właśnie to piękne oratorium na Bachledowce, także wierzę ci na 100%, że to wykonanie było na najwyższym poziomie, bo tam są sami fachowcy w tym wszystkim, w tej oprawie tych ludzi. No tak, to już są zawodowe ekipy, które się zajmują takimi koncertami, takimi przedsięwzięciami, takimi wydarzeniami telewizyjnymi, bo to jednak inaczej się produkuje pod telewizję, inaczej się produkuje taki zwykły koncert, na pewno, no tam się na inne rzeczy zwraca uwagę. I jakby tutaj jest ten czas na podmontowanie, żeby to miało dynamikę, żeby to miało też jakiś taki, ale też i głębię, bo też o to chodzi, jakby jak ktoś później na koncercie, po koncercie, jak już mówiliśmy w kuluarach tam w hotelu właśnie z całą produkcją, no to mówili, że to po prostu oni przeżyli tam rekolekcję z kardynałem Wyszyńskim właśnie, który jest, no, że tak powiem, w niedługim czasie ma być wyniesiony na ołtarzu, tak, to jest jakby też po prostu, no, ważny aspekt i tutaj wydaje mi się, że tam się wiele rzeczy pięknych działo przed koncertem, w trakcie koncertu, ale też i po koncercie, bo po emisji też jakby ludzie poznają na nowo tę historię, na nowo odkryją to miejsce tych Paulinów, którzy tam, że tak powiem, są od ponad 650 lat i tam jest obraz przecież Matki Bożej, kopia z Jasnej Góry, także to są też jakby, no, te rzeczy, które się po prostu, no, no piszą, no, historia pisze się na naszych oczach w nowym wydaniu, no może tak. Koncertujecie dużo po Polsce. Powiedz mi, jakie jest twoje odczucie, jeżeli chodzi o dzisiejszą młodzież? Wiemy doskonale, że troszeczkę się Kasi tak zatracili, odsunęli się w tym syćkim. Wy tak często przywołujecie, nawiązujecie do wiary, do Kościoła, do Boga. Widzisz, że jest, takie są też powroty w tym wszystkim? To zależy, gdzie się ucho przyłoży. No. To zależy, gdzie się ucho przyłoży. My znamy różne środowiska w Polsce. Są środowiska, które się rozwijają. To są środowiska charyzmatyków, to jest odnowa w duchu. To jakby w tych środowiskach tutaj faktycznie jest duże poruszenie. Teraz się dzieją duże wydarzenia w ogóle na stadionach. Modlitwy, uwielbienia. Tego nigdy przedtem w Polsce nie było. To są nowe rzeczy, które jakby wprowadzają nową jakość do kościoła i tam jest bardzo dużo młodych. To jakby warto zaznaczyć. Ja się bardzo cieszę z tego, że biskup Ryś został mianowany na kardynała. To jest, kurczę, jeden z moim przekonaniu, no, jeden z niewielu kardynałów, którzy po prostu wnoszą nową jakość i przede wszystkim przyciągają młodego człowieka do kościoła. Takich duchownych nam trzeba, takich po prostu kapłanów nam trzeba. Także to jest jakby, to są znaki czasu, ja go znam osobiście, to jest też wychowany Jana Pawła II, to jest wychowany tutaj z krakowskiej, że tak powiem, z krakowskiego seminarium, ale to jest człowiek tak, kurczę, młodzieżowy, to jest tak, ale w sensie takim, że on ma magnes, on przyciąga, on wie, na co kłaść nacisk i to jest, kurczę, dla mnie fenomen. A propos w ogóle, że wokół niego się naprawdę zbiera dużo młodzieży, dużo dzieciaków, on jest obecnie piastuje stanowisko w Łodzi. No Łódź, no wiadomo, no piękne miejsce w Polsce i tam właściwie zaczął organizować duże wydarzenia. My na takich koncertach też graliśmy na jego zaproszenie. To po prostu było 25 tysięcy ludzi na kolędowaniu. Po prostu to są niespotykane rzeczy w zimie, gdzie po prostu takie rzeczy on organizuje, robi, ale on widzi jakby w tym jakby sens, no, że to poprzez takie działania można przyciągnąć ludzi do kościoła. I to, a tutaj a propos no, tego, gdzie się ucho przystawi, no wiadomo, są regiony, gdzie po prostu no, młodzież szuka tego wzorca i tu właściwie wiele właściwie zależy od tych kapłanów, od tych, którzy prowadzą ten kościół. No jeżeli on jest taki, kurczę, z energią, no to po prostu, no to tam będą szli młodzi ludzie. Jeżeli jest taki, no, lekko ospały, zaspały, no to no niestety, to wtedy tam mamy frekwencję w kościołach taką, jaką mamy, no, wśród młodych ludzi, no to chociaż to my jeździmy po Polsce cały czas i co niedzielę idziemy gdzieś tam w różnych zakątkach do kościoła, staramy się iść, prawda, w niedzielę. Także mamy jakby też taki, można powiedzieć, obraz tego kościoła w całym kraju. I ja powiem, że to nie jest tak, że są puste kościoły. Tutaj
można się no nieźle zdziwić, no. Że wcale puste no nie są. No. Wiadomo, że młodzież jest wspaniała, tylko potrzebuje wzorców. No. Także my jesteśmy akurat pokoleniem Jana Pawła II, który miał tego konkretnego, że tak powiem, przewodnika, który no, faktycznie wiele zrobił dla młodzieży, wiele zrobił dla tego, żeby Kościół żył. No i o takich gości też tutaj trzeba się modlić, bo to my musimy się modlić za kapłanów, żeby oni mieli tą siłę, tą energię i ten dar Ducha Świętego, żeby po prostu tą młodzież przyciągać i na niej budować, że tak powiem, na skalę, no jakby w takim znaczeniu. Generalnie statystyki z tego, co tam kiedyś przeglądałem, są takie, no że no południe jest jakby mocne, jeżeli chodzi o, no, o frekwencję w kościołach. Jagodom z Łukaszu narzekają na nos, na goroli, ale ta wiara u nas jest wielko, potężna i jesteśmy przykładem. Tutaj też można śmiało powiedzieć o Sebastianie Karpiel-Bułecka, który ciągle godzę i chodzę do kościoła i będę chodził do kościoła. To są właśnie takie wzorce wy i ludzie, którzy działają w showbiznesie, pokazują światu, że bez Boga ani do proga. No ja, to jest święta prawda, no tutaj, jak, kto jak nie Bóg, no. Kto jak nie Bóg, no. Także tutaj jakby my to od lat znamy, promujemy. Przede wszystkim też trzeba wiedzieć jedno, że my działając w show biznesie widzieliśmy już wiele różnych przypadków, ludzi pogubionych, ludzi zatraconych, ale też wśród tych ludzi widziałem takich ludzi, którzy się odmienili albo nawrócili, którzy jakby poznali na nowo siłę i łaskę Bożą. I to jest jakby też no, wartość no, niesamowita i my jakby no, koncertując w różnych regionach też doświadczamy przeróżne, ciekawe osoby. Ludzi uzdrowionych, ludzi wyleczonych. Widzimy na tych wszystkich właśnie po prostu uwielbieniach, bo są bardzo często organizowane różne uwielbienia, choćby przez Marcina Zielińskiego, tą wspólnotę Głos Pana. My ich osobiście znamy, to są nasi przyjaciele. Tam są cały czas uzdrowienia. Po prostu spotyka się ileś ludzi, ten ma raka, za moment raka nie ma, ten jest ślepy, za moment jest widzi, ten miał krótszą jedną nogę, po modlitwie z uwielbieniem i modlitwą o uzdrowieniu ta noga się mu wydłużyła. Ten ma taką chorobę, jej nie ma. To są po prostu konkretne rzeczy potwierdzone przez lekarzy i my tego żywego Boga też doświadczamy. Ja znam te wszystkie osoby. My tutaj się wspieramy, jeden za drugiego się modli. I to są naprawdę no, fantastyczne rzeczy, które po prostu jak ktoś chce doświadczyć żywego Boga, to powinien na coś takiego właśnie się udać. No wiem, że teraz Marcin Zieliński akurat jest też w Ameryce, w Nowym Jorku nawet, chyba jutro mam mszę w niedzielę z modlitwą o uzdrowienie, no warto się przejechać, warto przyjechać i zobaczyć i doświadczyć to na własnej skórze. To są po prostu niesamowite sprawy, które się po prostu dzieją, to są sprawy Boże, także no, no i cóż, no to jest jakby piękna rzecz, no, która umacnia naszą wiarę i jakby mówi, że to ma wszystko sens. No. Łukaszu, przypomnijmy naszym słuchaczom, że rozmawiamy, to była sobota rano, jesteście w jakiej części Polski, bo przecież koncertów co niemiara, to też za chwileczkę zapytam się, dam ci pytanie, kiedy Golec Orchestra odpoczywa, ale na razie jesteście w jakim mieście dzisiaj? No to było tak, no wczoraj byliśmy w Toruniu, graliśmy koncert na hali, dziś gromy Inowrocław, a i co gramy Parady, Szkoło Łodzi, duża impreza też, dożynki województwa łódzkiego. Także w Paradyżu, no i generalnie w tamten weekend graliśmy 5 koncertów, czyli piątek, sobota, niedziela, poniedziałek i wtorek. 2 dni w domu tylko było, no i kończymy też przed tym jubileuszem nową płytę z okazji 25-lecia działalności. To jest też jakby piękny czas, bo mamy 10 nowych piosenek premierowych. Także na pewno z jubileuszem i z nową płytą do Ameryki przyjedziemy. I oto będziemy się już, jak już będziemy znać konkretny termin, na pewno domy wam znać. No. I o to właśnie chciałem zapytać, bo przecież wiadomo, że czekać na to wydarzenie będziemy. Na pewno będę chciał się z tobą jeszcze skontaktować, żebyśmy mogli fajnie zaprezentować tą waszą jubileuszową płytę tutaj w programie Radia na Góralską Nutę. A teraz pytanie. Ja. Kiedy Golec Orchestra odpoczywa i jak odpoczywa, czy jesteście syćka razem na wakacji, jak ci się rozjeżdżacie w każdy w swoją stronę? Nie, to koz jedzie w swoją stronę. Bo to by była lekka przesada, żeby jeszcze razem jeździć i odpoczywać. Nie, my jesteśmy no, praktycznie w każdy weekend razem gromy, w każdy weekend śpimy wszyscy w tym samym hotelu. Także tutaj trzeba mieć ten czas, żeby spokojnie z rodzinką na osobności wyjechać
zrelaksować się. I także no my już jesteśmy po urlopach, mieliśmy urlopy pierwsze dwa tygodnie lipca. No i wiadomo, no byliśmy gdzieś tam w ciepłych krajach, to część chłopców w Polsce odpoczywało, na przykład w ciepłych krajach, bo jakbym się położył nad polskim morzem, to ja no nie odpocznę, bo bym musiał co dwie minuty stawać do autografu i do zdjęć na plaży. To niestety, jak się ma taką znaną twarz, no to tutaj się no nie można inkognito zaszyć gdzieś, napić się piwka spokojnie, czy coś tam zjeść. Nie, po prostu to jest jakby, no to już ludzie, jak mnie widzą, no to momentalnie zdjęcia, autografy, no i to tak na okrągło. Także my musimy gdzieś jechać do innego kraju, żeby spokojnie odpocząć, a nie stawać i robić zdjęcia na okrągło. A też tak, nie fajnie odmówić, prawda? Nie fajnie jest odmówić, bo te zaś łopi są. No to nie to wiadomo, bo to jest... My zawsze robimy po każdym koncercie, nawet i dwie godziny te zdjęcia. Nie ma problemu, to jest jakby wpisane w nasz kalendarz. Tak samo jak gdzieś ludzi spotykamy na trasie, ktoś chce zrobić zdjęcie. Nie ma sprawy, jakby jesteśmy otwartymi, no ale jak się jedzie na urlop, no to się chce już mieć święty spokój, no bo to właśnie po to się bierze, żeby odpocząć od ludzi. Jak się ma cały czas z nimi kontakt, no to jednak się szuka tego spokoju, tej izolacji, tego odpoczynku. No także to no, tak to mniej więcej wygląda z mojej perspektywy. No. Łukaszu. Nawet no, nie planuję może nad polskim morzem, bo wiem, że to by było, że tak powiem, no z każdej strony kamery, aparaty, no i także to jest takie. No. Łukaszu, ślemy serdeczne pozdrowienia dla całej Golec Orkiestra, dla waszych członków rodziny, dla wszystkich, co są blisko was i te z daleka i pomagają w całej organizacji całego waszego przedsięwzięcia. Serdeczne pozdrowienia z Chicago, no waszych wielbicieli, fanów. A co teraz twoje ostatnie słowo dla tych wszystkich, co cię słuchają tutaj w programie Radia na Góralskim? No to i ta wersja też będzie specjalnie publikowana na Facebooku. Zase ludzie będą mogli też jeszcze posłuchać, żeby to tak było fajnie, bo jest dla mnie wielką radością i zaszczyt i honor, że cię mam w moim programie Radia na Góralską Nutę. No generalnie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia na Góralską Nutę, no i wszystkich fanów tam w Golec Orkiestra, no i wszystkich tych, którzy kultywują tą góralszczyznę, bo to jest jakby, no tak jak powiedziałem na początku tej rozmowy, piękna wartość, piękne dzieło i to jest wielka sprawa, żeby właśnie dbać o te lokalne tradycje. My jako też mogę powiedzieć Fundacja Braci Golec, działamy od 20 lat. 300 dzieci się uczy grać u nas regularnie muzykę góralską. 10 gminach na Żywiecczyźnie, także my też prowadzimy tą edukację z młodzieżą, ale też już nawet i z tą starszą, bo otworzyliśmy teraz Górski Uniwersytet Ludowy dla osób starszych. Bardzo duże zainteresowanie, ponieważ mamy świetnych instruktorów. To jest na wysokim poziomie robione i naprawdę ta młodzież się garnie. I ta młodsza, i ta starsza do tego, żeby gdzieś tutaj łączyć z nami siły. No i dzięki temu też ta kultura nie traci się, tylko ona się i rozwija, ona kwitnie, ona ma nawet swój renesans. Dziś ekipa od nas pojechała na festiwal do Zakopanego, festiwal ziem górskich. Mieliśmy teraz też duży koncert na Tygodniu Kultury Beskidzkiej, 20-lecie Fundacji Braci Golec. Także staramy się też dbać o te korzenie, o te tradycje, robimy to już tak absolutnie prospołecznie, no nic tego nie mamy, tylko no wiadomo jest czasami zamieszanie z ludźmi. Ale jak patrzę na tą zdolną młodzież, na tych wszystkich, którzy się angażują w to, no to po prostu no to nabieramy znowu rozpędu i energii, żeby to jednak dalej pchać i tak powiem, żeby ta młodzież miała też jakieś po prostu dodatkowe zajęcia, bo dzisiaj no to wiadomo, no młody to tylko przed telefonem, przed komputerem, no i taki jest finał, a tu poprzez to mają też i koncerty, i wyjazdy, i dodatkowe zajęcia, i przez wakacje wiele imprez tutaj z naszym udziałem, także to jest też jakby mobilizacja i taki no naprawdę taki magnes, żeby tego młodego człowieka sprzed tego komputera, sprzed tej komórki wyrwać. No z tego się bardzo cieszymy, ponieważ jest to no duże dzieło i takie żywe, namacalne. To nie jest jakaś, że tak powiem, fikcja, tylko to żyje, młodzież się garnie do grania i to jest jakby też super sprawa. Łukaszu, wielki Bóg zapoć. Pozdrawiamy serdecznie z Chicago dla słuchaczy Radia na Góralską Nutę. Łukasz Golec, Golec Orkiestra. Bóg zapoć, trzymaj się, do zobaczenia się, do usłyszenia znowu. Bóg zapoć, wszystkiego dobrego, trzymajcie się tam, kochani. Chyba w przyszłym roku będziemy się tam brać z nową płytą, z jubileuszem, z 25-leciem, także trzymajcie kciuki, no i będziemy śledzić oczywiście na najbliższym weekendzie, w przyszłym weekendzie, no, koncert w Równej ku Górze z Bachledówki, który już gorąco na który już gorąco zapraszam i oczywiście i cieszymy się również jako górale z Beskidu Żywieckiego
Właśnie z tego wydarzenia, z tego koncertu, bo naprawdę był wyjątkowy i naprawdę Państwo będziecie pełni wzruszenia, oglądając to, to widowisko telewizyjne. Pięknie, Łukasz Bóg zapłoć. Trzymaj się, cześć, do zobaczenia. Ja, cześć, patrzymy się. Hej, papa. Fajnie, spokojnie. Cześć. Źle błodzie, co z Jezusem idzie w roz, z nim tu świata przysłe casy i pokoleń przysłych los. Opa! Świątko! Przeciw tobie przysłe zasy, tobie żyje świata los. Muzyka! Padł otwarto, płodnej ziemi krocyć, pewnie przyciąganiu znoś ku niebu ocy. Stamtąd mądrość i ślepota, w najnowszym weekendowym numerze dziennika związkowego. Kim jest nowy szef chicagowskiej policji i jakie będą jego priorytety? Są federalne pieniądze dla ofiar powodzi w powiecie Cook. Dowiedz się, jak otrzymać pomoc i jak uniknąć oszustów. Obszerna relacja z 36. polonijnej pielgrzymki do Merville. Aż 2/3 Amerykanów posiada lub zamierza wkrótce kupić broń. Piszemy o katastrofalnych pożarach na Maui, o Agnieszce i Karolu Chwieściuk, uznanych za winnych udziału w szturmie na Kapitol, o 20-latku z Glenview, który będąc pod wpływem marihuany zabił własnego ojca nożem, oraz o mężczyźnie, który zakradł się do łóżka 7-latki w Glendale Heights. W dzienniku związkowym znajdziecie też największą w Chicago bazę polonijnych ogłoszeń. Drobnych. Dziennik związkowy. Najlepsza polska gazeta w Chicago. Niebezpieczne morza. Liczba ataków rekinów na ludzi z roku na rok rośnie, a w pobliżu kilku popularnych wśród turystów plaż doszło do tragicznych serii. Polski Midas. Karol Jaroszyński był najbogatszym Polakiem w historii, a jego niezwykły życiorys może stać się kanwą sensacyjnego filmu. Muchomory dla teściów. Australijka, która podała rodzinie na obiad danie zawierające śmiertelnie trujące grzyby, podejrzana o morderstwo. Magazyn Kalejdoskop. W każdy weekend. Tylko w dzienniku związkowym. Ej, nikogo, nikogo właśnie nie. Ej, nikogo. A jak się za kogo zibę się czoło zenić i zrobić piękne wesele, to tylko w Belvedere Chateau Banquet. Słuchajcie, Belvedere Chateau 8055 West 103 Street w Palos Hills. Serdecznie Wam polecam to miejsce, gwarantuję za wspaniałą obsługę, za piękny wygląd, najpiękniejsza sala bankietowa w Chicagolandzie i jeszcze może dalej. 8055 West 103 Street w Palos Hills, numer telefonu 708-430-1800, 430-1800, dzwońcie, zostawcie wiadomość, jeżeli nie ma ich w tym momencie przy telefonie, oddzwonią na pewno. Róbcie rezerwację, mają dużo jeszcze wolnych miejsc, na ten rok i na następny. Świetnie wyposażona kuchnia, to podkreślam, bo to jest bardzo ważne. Wspaniali kucharze, wspaniała obsługa.
długa i piękna sala bankietowa po ogromnym remoncie przeprowadzonym w ostatnim czasie. Ela i Bolek serdecznie Was zapraszają. Belvedere Chateau, Pales Hills, najpiękniejsza sala bankietowa. Polecam. I przypadkiem też ciągle poszukują pracowników. Jakbyście mieli swoje płaciche, co by chcieli trochę grosa zarobić w fajnej, rodzinnej atmosferze, to pytam Baszpiek, nie zgłaszajcie się do nich. Potrzebni są pracownicy do obsługi, wszędzie, czy nawet w kuchni do pomocy, ale i też cy za barą, cy na sali, ale przede wszystkim młodzież fajno, robotno na salę. Zapraszamy do Belvedere Chateau i zgłosujcie się tam do nich, bo robotę dość. W reglu młody spraw, darmo miłość, i ślubuję. Jako właściciele agencji Farmers Insurance, Dorota i Krzysztof Krężel, będący wśród Polonii od ćwierć wieku, zawsze stawaliśmy na wysokości zadania, aby zabezpieczyć Państwa rodzinę i cały dobytek. 6444 West Archer Avenue, Chicago. Byliśmy, jesteśmy i będziemy dla Państwa. Farmers Insurance, Krzysztof Krężel. Ja też u nich wszystko ubezpieczyłem. Farmers Insurance, godne polecenia. Niedługo moje urodziny, ale w ogóle nie mam na nie ochoty. Dlaczego? Sama wiesz, sprzątanie, zakupy, a potem to całe gotowanie. To zadzwoń do Mantros Catering. Mantros? Tak, do sieci sklepów Mantros. To nie tylko nowoczesne supermarkety, ale teraz także profesjonalny catering na każdą okazję. Przekąski, obiady, słodkie stoły, wszystko na dowóz. A specjalne podgrzewacze utrzymują ciepło nawet przez parę godzin. Koniecznie musisz wypróbować. Mantros Catering. Telefon 773-628-7515. Zadzwoń, z nami zabawa ma smak. A teraz coś dla górali. Ilustrowany kwartalnik Podhalanin do nabycia we wielu sklepach na południu i północy Chicago. W każdym numerze historia Związku Podhalan, wieści z Podhala, sylwetki działaczy i zasłużonych oraz aktualności polonijne. Podhalanin to magazyn Podhalan w Ameryce. Znana i renomowana firma Nordstar Foods, Jan Nowobielski z całą załogą oraz pan Ryszard Machnicki informują, że zostaje otwarta hurtownia spożywcza świeżego mięsa i wędlin. Zaraz obok głównego budynku Nordstar, 2575 American Line w Elk Grove Village, 5 minut od lotniska O'Hare. Godziny otwarcia od wtorku do czwartku od 9 rano do godziny 5 po południu, w piątek od 8 rano do godziny 5 po południu i w sobotę od godziny 7 rano do godziny 1 po południu. Mięso i wędliny są pierwszej jakości, jeżeli chodzi o gatunek, świeżość, USDA, certyfikaty, wszystko na miejscu przygotowywane, również rozbiórka. Polecamy, Nordstar to jakość, świeżość i smak. Hurtownia świeżego mięsa i wędlin przy 2575 American Line w Elk Grove Village, Nordstar Food, Dzian Nowojorski oraz pan Ryszard Machnicki z całą załogą zapraszają. Pawlak, a na co tobie tyle ziemi do tej Ameryki? Po cóż to pakujesz? Też to nie ziemia, to borowina, nasze czarne polskie złoto. Ja słyszał, że tam w krzyżu i stawach łamie od tej klimatyzacji. Oj, Pawlak, ty już zdurniał kompletnie. Przecież borowina w Ameryce już jest dostępna w Chicago. O tak? Ja nie wiedział. Toż ty od razu spokojnie się tam poleci. Tak, naturalna borowina z Polski już dostępna w Stanach Zjednoczonych. W wygodnych do użycia plastrach, gotowa do natychmiastowego użytku. Idealna na bóle reumatyczne, bóle mięśni, stawów, bóle pleców, barku, kolan czy nadgarstków. Pomocna w leczeniu rwy kulszowej. Borowina królewska to jedyna dostępna w USA borowina z Polski. Kupisz ją w sieci aptek ziołowych Back to Nature oraz aptece Witaminka. Więcej informacji na stronie borowinakrolewska.com. Oraz w Shabbens Market w Bridgeview.
Napa Auto i Track Parts przy 4943 West 407 Street oraz Napa Auto Collision Center przy 5149 West 407 Street w Chicago. To rodzinny biznes Pawła i Zofii Bobak. Sklep oferuje bogaty asortyment cześć do wszystkich modeli samochodów i ciężarówek. Napa to jedna z najbardziej renomowanych firm samochodowych na światowym rynku, której części posiadają tak zwaną gwarancję życiową. Napa Auto Collision Center wyposażona jest w najnowszy sprzęt komputerowy, wykrywający wszystkie usterki, uszkodzenia i braki w samochodzie. Zapewnia całkowity serwis samochodowy, diagnostyka komputerowa, naciągarka do podwozia, zbieżność kół, nowoczesne ekologiczne urządzenia do malowania samochodu, które zabezpieczają środowisko przed zanieczyszczeniami. Firma współpracuje z ubezpieczeniami. Zapraszamy również do najlepszego zakładu naprawy traków Napa Auto Care. Fachowa oraz wysoko wyspecjalizowana obsługa gwarantuje najlepszą jakość wykonywanych usług. Właściciele Paweł i Zofia Bobak serdecznie zapraszają pod Halland i Polonię do wszystkich swoich super nowoczesnych biznesów. Telefon 767-4700, 767-4700, kierunkowy 773. Prosić o Pawła. Hej Zosiu, Zosiu, dość często ta melodia rozgrzewała w radiu na Góralskim Nurcie przez ostatnie tydzień. To też jest takie historyczne nagranie i byłoby pięknie. Myślisz, że te czasy się jeszcze wrócą, że będziemy mogli powtórzyć to nagranie? Ja myślę, że tak, bo w sumie cała ekipa, która śpiewała właśnie wtedy, jesteśmy razem, kontaktujemy się. Jedynie co nam trzeba, to przyjść do ciebie do studia, żeby my jeszcze raz powtórzyli, może jeszcze co dośpiewali, może jeszcze jaką inną piosenkę. Tak zamyślę, że jest to możliwe. Był taki fajny zbieg okoliczności, bo tłumaczę mojej żonie Gosi, gadam Gosia, czy zdajesz sprawę, że jak my nagrywali tą piosenkę, to małe dzieci nas spały na górze. To była chyba kajsi koło północy. To bił z nieba, bo ty była posłuchała na noc do roboty, a my tutaj na całego to nagranie historyczne robili w studiu radia. Wtedy w Związku pod Halland, bo takie były czasy. A jak żeście już poznali? Przecież wiadomo, że jak żeby nie podsumować tego jubileuszowego 10 poronieńskiego lata w Chicago. Z nami Zosia Ustupska Bobak, prezeska koła numer 45 Poronin imieniem Zofii Graca. Zosieńko, witam cię bardzo serdecznie. No dziękuję Wojtuś za witackę. No mam nadzieję, że się nie naprzykrzą tak bardzo, ale wiecie co, tak moi kochani, jest to potrzebne, bo muszę podziękować za ten wspaniały piknik, który właśnie się odbył 6 sierpnia. I witam was wszystkich słuchaczy w radiu na Góralską Nutę i ciebie Wojtuś też. Muszę ci powiedzieć, że to tak samo otwarte dźwierze tego studia radiowego, jak i Grzesiu Sarna. Tak, zawieście są na tym samym pułapie. No ja myślę, że ja mam większą szansę, bo ja jestem parafianka. Tak. My są parafianie, także ja mam większą szansę na 100%, a po drugie jestem kobietą, to też mam pierwszeństwo. Wiesz, to dość często wspominają, kiedy znowu zrobię to nagranie, ty i moje białe koszule w ogrodzie, które wyglądały fantastycznie i ty wśród nich. Ale powiem ci szczerze, że miałam kilka telefonów i dzwoniły i pytały się mnie, co to jest ta siwka, bo nie wiedziałem, o co tu chodzi, a niektóre osoby nawet nie wiedzą, co to może jest ultramaryna, z tego względu, że trzeba było może używać jej w Polsce, to wtedy byłaby szansa poznać to słowo ultramaryna, bo tak to się nazywa po polsku, a po góralsku się nazywa siwko. Nawet dałam chyba ze trzem paniom, bo mnie prosiły, bo się mnie pytałem, czemu twoje koszule takie zawsze niebieskie, takie
takie błękitne aż, nie? No ja mówię, no bo trzeba jej umieć wyprać, no i tu, no a skąd tu weźmiemy tą ultramarynę, ten siwiec? Jaką zajomą, bo jak jadę do Polski, to sobie zawsze kupię więcej, żeby mieć w zapasie. Także dałam im troszeczkę, że będą miały na chwilę te, ale Wojtkowi ich nie da chyba, bo nie miała kiedy. To już teraz wiem o co chodzi, tak będziemy jeszcze bardziej wybielać tego szale, żeby jeszcze były bardziej paradne i jeszcze bielce. Zosieńko, wybielanie wybielaniem, a tutaj czas na to, żeby i podziękować mnie. Co prawda, więc no nie mogę powiedzieć, że żałuję, chociaż też byłoby mi fajnie, gdyby się dał radę sklonować, żeby był tu i tu, ale tej Małgosi Stopka już od bardzo wielu lat obiecałem, że dojadę tam do nich. Tam też było 10. jubileuszowe i wiesz, to tak jak pozierał, uciesek się, jak widział te zdjęcia, uciesek, jak widział relacje. Pierwsza po lewo z samego rania, ale już potem widzę was uśmiechnięte buźki i gadam, dzięki Panie Boże, że się udało, że jest dobrze. Także myślami byłem z wami cały czas, jak chodziło wydarzenie tutaj w Chicago, 10. poroniańskie lato w Chicago. Wiadomo, że ono już nigdy nie będzie takie, jaką my mieli to pierwsze, które przeszło do historii. Tak, to pierwsze to przeszło do historii. To było coś pięknego i naprawdę chyba ci, co tam byli, to im utkwiło w pamięci. No też również mamy piękne zdjęcia, mamy wideo nagrane. No naprawdę jest co wspominać. No i oczywiście byliśmy wtedy młodsi, mieliśmy więcej drygu i zapału. Także dzisiaj może byśmy jeszcze pokazali to wesele góralskie, może by się nam jeszcze udało, ale my musielibyśmy trochę dobrać młodszych do wystąpienia. Jak to gadają, na nic nigdy w życiu nie jest za późno. I tą nadzieją musimy żyć. A też jest już czas na to, żeby zacząć twoje sprawozdanie. Sprawozdanie, które się też ukaże w mediach, bo Zosia sobie przygotowała, jak zawsze profesjonalnie, to musi być, jak to się gada, od A do Z wyszczególnione. Także Zosieńko, w tym momencie oddaję ci mikrofon. No to działaj, przekazuj, jesteś cała w radiu. No bardzo się cieszę, że Wojciuś mi pozwolił przyjść tu do radia. No i że będę mogła podziękować wszystkim za to udane poroniańskie lato. I to właściwie 10. jubileuszowe poroniańskie lato. Ci, co byli, to wiedzą, że ta impreza się odbyła 6 sierpnia 2023 roku w Słowenii Catholic Mission w Leman. Pomimo deszczowej pogody rozpoczęliśmy mszą świętą celebrowaną przez kapelana koła Poronin, księdza dziekana Roberta Łojka, w oprawie muzycznej zespołu Wierchy i muzyki góralskiej w składzie. Robert Rusnak, prymista, Józef Słodyczka, Adam Czebunia i Franciszek Wojtanek. Pod koniec mszy świętej Bronisław Orawiec złożył w imieniu zarządu i członków koła 45 Poronin gorące życzenia imieninowo-urodzinowe prezes koła pani Zofii Ustupskiej-Bobak. Po uroczystej mszy świętej rozpoczęliśmy dalsze celebrowanie 10. jubileuszowego poroniańskiego lata, gdzie spędziliśmy mile czas z rodzinami i przyjaciółmi do późnych godzin wieczornych. Przypadła mi przyjemność powitać uczestników, a wraz z nimi gości 10. poroniańskiego lata, także księdza dziekana kapelana Roberta Łojka, księdza kanonika proboszcza parafii świętej Faustyny Kowalskiej Tadeusza Dzieszko, przedstawicieli zarządu głównego Związku Podhalan w Północnej Ameryce, sekretarza generalnego Krzysztofa Żółtka, wiceprezesa do spraw gospodarczych Wiesława Siutę z małżonką, sekretarza protokołowego Józefa Fryźlewicza. Również miałam okazję przywitać zespół góralski Wierchy działającego przy kole nr 81 Związku Podhalan w Północnej Ameryce z kierownikiem Andrzejem Nędza i z instruktorkami Zofią Cichosz, Danutą Żegleń i Anną Kuną. Chciałam powiedzieć, że koło 81 to jest koło Bustryk. Chciałam również przywitać Leona Króla z małżonką, naszego niezawodnego, który jeździ co roku, bawi naszą młodzież i dzieci, przepięknymi koniami jeździ, fasiągiem. Przywitałam również redaktorów Dziennika Związkowego, Artura Partykę, redaktora Radia Deon Andrzeja Baraniaka, wszystkich poronianów, bratnie koła na czele z prezesami, poczty sztandarowe, jak też DJ-a Maćka Jachymiaka
oraz chciałam wspomnieć donatorów, którzy uświetnili swoim wsparciem i obecnością tę jakże udaną rodzinno-poroniańską imprezę. Chciałam też podkreślić, że takie organizowanie podobnych podhalańskich towarzysko-rodzinnych spotkań w plenerze stanowi nieustanną tęsknotę za tradycją, która jest rodowodem naszej tożsamości wpisaną od wieków w historię Podhala, skąd nasz ród. Dzięki mojej inwencji i zapobiegliwości jako prezes Koła Poronin przy pomocy innych wspomagających mnie członków sprostaliśmy zadaniu, czego dowodem był liczny udział zaproszonych przez nas gości. Jak należało oczekiwać, młodzież z zespołu Wierchy swoim wspaniałym tańcem i śpiewem była podziwiana i często oklaskiwana radośnie przez uczestników 10. poroniańskiego lata. Imprezę prowadziłam razem z wiceprezesem doktorem Bronisławem Orawcem, który również przeprowadził po raz trzeci konkurs na najdłuższy warkocz. Jak co roku otrzymaliśmy z Polski życzenia z okazji poroniańskiego lata w Chicago od Związku Podhalan, oddział Poronin z prezesem Bronisławem Chowańcem Lejczykiem oraz od Roberta Chowańca, chorążego Związku Podhalan w Polsce. Za wszystkie przesłane życzenia bardzo dziękuję wraz z zarządem. Pomyśleliśmy również, by urozmaicić spotkanie bogatą loterią fantową, gdzie główną nagrodą było $1000 gotówki ufundowaną przez Napa Auto Parts Pawła i Zofię Bobak. Chciałam bardzo podziękować naszemu głównemu sponsorowi Pawłowi, bo jakby nie było, to co roku coś wymyśla nowego. Ciekawe, co wymyśli na drugi rok. Może większą sumę, nie wiem, ale mam nadzieję, że będzie dalej nas sponsorował. Zosiu, ja mam świetny pomysł. Paweł nas powozi swoim Lamborghini po tym placu Kansi, ale pomalutku nas powozi, albo innymi swoimi pięknymi samochodami, to myślę, że to będzie może być najlepsza nagroda, jaką możemy myśleć. Oczywiście żart, los, ale wiecie, możemy go zawsze popytać, żeby nas przewiózł takim pięknym autem, bo to nie chodziło to o markę i o te konie, co są pod maską, jak uchodziło jego Lambo. Godoj dalej, Zosieńko. Chciałam również podziękować przewodniczącej Komitetu Imprez Halinie Macura, Annie Sulka, Annie Marusarz za pomoc w sprzedawaniu losów na loterię fantową. Dziękuję bardzo naszym paniom za przygotowanie prezentów na loterię. Obsługa stołów zadbała starannie o podniebienia naszych gości biesiadnych, a wśród wielu potraw wyróżniała się smakiem grochówka z żołnierskiego kotła. Szczególne podziękowanie kieruję dla naszej wspaniałej kuchni za pyszne jedzenie i szybką obsługę. Dla naszej niezawodnej kucharki, jak co roku Ani Maciata, niezawodnym paniom, które jej pomagały, Zofii Łukaszczyk i Grażynie Cudzich. Chciałam również bardzo podziękować Kazimierzowi Hornikowi z Koła Szaflary za naprawdę ciężką pracę przy pieczeniu placków i kiełbaski z gryla. Członkom zarządu i wszystkim tym, którzy pomagali przy organizowaniu naszego pikniku. Dziękuję również prezesowi Koła Zaskale Wiesławowi Siuta z małżonką Małgosią za wszelką pomoc, którą udzielili dla naszego koła. Szczególne podziękowanie kieruję do naszej profesjonalnej barmanki Bożenki Kwak z córką Angeliką, gdzie właśnie można się było zachwycać ich wspaniałymi drinkami. Nawet nie wiem, jak się nazywają, ale były naprawdę cudowne te drinki. Widać to było, że właśnie zachwycali się nasi uczestnicy 10. poroniańskiego lata. Momentami nawet były kolejki. No i naprawdę dziękuję im z całego serca za to, że tak pięknie obsługiwały naszych gości. Chciałam również podziękować Małgosi Helegda za reklamę i plakat. Również redaktorom za piękne zdjęcia, za wywiady, które
właśnie przeprowadzili na naszym pikniku, redaktorowi Andrzejowi Baraniakowi. Dziękuję korespondentowi Koła Poronin, Wojciechowi Dorula, za możliwość wystąpienia w radiu na Góralską Nutę, jak i na Facebooku. Dziękuję również za piękny plakat i reklamę, którą właśnie przed piknikiem dał na Facebooka. A to wszystko można właśnie oglądać na Facebooku. Zapraszam na stronę związkową Związku Podhalan Północnej Ameryki do oglądania wszystkich zdjęć 10. poroniańskiego lata, jak i innych uroczystości związkowych. Jestem bardzo wdzięczna wszystkim za pomoc przy pikniku, a szczególnie tym, którzy nie byli z Koła Poronin, a chętnie przyszli i pomagali. Dziękuję wszystkim naszym darczyńcom i hojnym sponsorom, także tym wspaniałym ludziom, którzy ciężko pracowali, aby piknik był udany. Szczerze dziękujemy. W imieniu całego zarządu i członków Koła 45 Poronin, prezes Zofia Ustupska-Bobak. Pierwszy w USA. Kultowy festiwal weselnych przebojów. 22 września. Chicago, sala Copernicus Center. Na weselu zagrają dla Was Don Wasyl, Michał Wiśniewski, Sławomir, Klasik, Daj to głośniej, Wiwat, We śnie pytaj i Cygańscy książęta. Bilety do nabycia na polskieimprezy.com. Na imprezę zaprasza Unia Kredytowa i Ram Events. Planujesz wesele, urodziny, chrzciny, a może spotkanie biznesowe lub potrzebujesz sari na zabawę? Zapraszamy do sali bankietowej o wieloletniej tradycji Alpine Banquets. Znajdziesz nas pod adresem 8230 South Cass Avenue, Darien. Oferujemy gotowe pakiety. Dostosujemy się także do Twoich potrzeb. Więcej informacji pod numerem telefonu 630-964-4154 oraz na stronie alpinebanquets.com. Serdecznie zapraszamy. I zaś smutne wiadomości. W wieku 95 roków pożegnała się z tym światem świętej pamięci Stanisława Popowicz z domu Słodyczka. Ostatnie pożegnanie będzie jutro, w poniedziałek, od godziny 4 po południu do godziny 8 wieczór w Damar Kamiński Funeral Home of Justice. Pogrzeb we wtorek. Msza święta o godzinie 11 przed południem w kościele świętej Faustyny Kowalskiej w Chicago. Świętej pamięci Stanisława Popowicz zostanie pochowana na cmentarzu Zmartwychwstania Pańskiego w Justice. Na ręce rodziny składamy z głębi serca płynące kondolencje, a świętej pamięci Stanisławie Popowicz życzymy, żeby ta warciutko na te niebieńskie polany się udała. 95 roków, piękny wiek.
I w tej części niedzielnego programu Radia na Góralską Nutę zegnam się z wami, ale wreszcie czas wiecie, że nie na tym koniec, bo jest CEF. Powrócimy do rozmowy z Zosią Ustupską-Bobak. Jest CEF, spotkamy się z rodziną Wosińskich. Te wersje będą powtórzone za tydzień jeszcze w programie. Była u nas Zosia Duda, nacęstowana z dobrymi, smacznymi ciastkami. Z nią zatyspo uchwalujemy. Ale widzicie, jednak tu ino jest godzina i 30 minut, dokładnie 29. A resztę jest ten rozlotek, mogę powiedzieć po malutku dobry wieczór, bo spotykamy się we środę od godziny 10 wieczór do godziny do północy. To też mi miło ze strony stacji WIUR 1790M. A teraz już wam gadam, Bóg zapłuć za gościnę Wasych domak. Program dla was przygotował i realizował Wojciech Dorula. Mam nadzieję, że rozmowa, szczególnie z Łukaszem Golcem, była bardzo interesująca i dowiedzieliście dość dużo ciekawych rzeczy. A i tak, Zosia, jak gadam, Ustupsko-Bobak też nas odwiedziła i tych ludzi przewijo się przez to studio Radia na Góralską Nutę, za co im z całego serca dziękuję i zaprosam. Zaprosam każdego z osobna. Niech za ta przyjdzie przegadać, opowiedzieć coś o sobie, przedstawić swoją sylwetkę, a szczególnie w tej wersji części tego programu wideo nagrywanie. To tyz. Trzymajcie się, cześć, zostańcie z Panem Bogiem, wysyłaliście se programu Radia na Góralską Nutę, które dla was przygotował i realizował Wojciech Dorula. Śnią się Tatry, śnią nocami, śni się cudny maj. Na słowika śpiew wzięli i potoka wartki nurt. Złoto liści na jesieni i starego smyka szum. Tam serce mi uciekło, tam serce mi zostało, tam przyjdzie w życiu miłe, co za mną zapłakało. Tam inny wiatr duje, tam inne słonko świeci, inną nutę życie gra. Świeci jest siklawa, co progami gną. Łorem cieniem tnie doliny, tam na grani kozio pyrć. I miłosny śpiew dziewczyny, przyjdzie chłopce ku mnie przyjdź. Tam serce mi zostało, tam przyjdzie cynciu miły, co za mną zapłakało. Tam inny wiatr duje, tam inne słońce świeci i tak mi strasznie tego łzą. Co spod smycka słyn. Sumu smreków nad potokiem i tej siwej mgły. Tater dumny, tater siwy, od chabrania ostro graj. Ludzi twardych, brat się miły, wrócę miosie, wrócę pan. Ka serce mi uciekło, ka serce mi zostało, tam ku dziewczynciu wrócę, co za mną zapłakało. Ka inny wiatr duje, ka inne słonko świeci i już nie będzie sercu co. Tam serce mi uciekło, tam serce mi zostało, tam przy dziewczynciu miły, co za mną zapłakało. Tam inny wiatr duje, tam inne słonko świeci, inną nutę zyci gro.
stało, tam przy dziewczynciu miłym, co za mną zapłakało. Tam inny wiatr duje, tam inne słonko świeci, inną nutę życie gro. Brakuje ci gotówki? Sprawdź swoje punkty lojalnościowe na karcie kredytowej i debetowej Visa PSFCU. Wymień punkty na gotówkę. Więcej informacji na www.psfcu.com lub pod numerem 1-855-773-2848. Nasza Unia. Jesteśmy dla ciebie. Pewne ograniczenia mogą obowiązywać. Nasza Unia to więcej niż bank. PSFCU is federally insured by NCUA and is an equal opportunity lender. Shop and Save Market oferuje pierogi własnej produkcji. Góralski smalec z jabłkami, moskale, najlepszą bryndzę w okolicy, korbacze i osypki, słynny domowy chleb prosto z pieca, bogaty wybór ciast domowych, tortów, babek i innych wypieków, szeroki wybór artykułów importowanych, bogaty wybór wódek, win oraz wszelkiego rodzaju trunków, wędliny, sery, wyroby garmażeryjne, konfitury, wszystkie warzywa i owoce, eleganckie i wytworne tacki na przyjęcia. Uwaga, nowe niskie ceny na zestawy obiadowe. To wszystko w Shop and Save Market. Zapraszamy. Dobra wiadomość z pola meru. Teraz paczki morskie docierają do waszych bliskich w Polsce jeszcze szybciej, nawet w ciągu 4 do 5 tygodni. Super szybki serwis paczek morskich tylko w biurach Polamer. 4 do 5 tygodni. Polamer to stabilność i gwarancja od ponad 50 lat. Firmy przechodzą i odchodzą, a Polamer był, jest i będzie służył Polonii w całych Stanach Zjednoczonych przez wiele lat. Adresy wszystkich biur na stronie polamerusa.com. Jedyna taka polska firma. Polamer. Brakujące zęby, ruszająca się proteza? Nie, ja to mam za sobą. Wstawiłem implanty w klinice dr Beaty Dederowskiej w Le Mans Dental Clinic. W jednym miejscu dentyści i specjaliści. To bardzo wygodne. Wspólnie wybieraliśmy najlepszą metodę leczenia i otrzymałem finansowanie. Dzisiaj często się uśmiecham. Dla ciebie też znajdziemy dobre rozwiązanie. Dzwoń i umów konsultację. Le Mans Dental Clinic 630-914-1500. W internecie polski dentysta.net. Implanty to nasza specjalność. Doktor Beata Dederowska serdecznie zaprasza. Tak się składał, że Zosia mi zwróciła uwagę, że Wojtek przecież może jeszcze jedną trzecią zwrotkę tego naszego nagrania. Gdzie Asia Kula śpiewa. No i akurat tak się zdarzyło rzeczywiście, bo ta czwarta podobno nie wesła tak za bardzo, tak Zosiu? No tak, bo za blisko my mieli mikrofony. Tak, że będzie okazja do powtórki, tak, że mamy takie trzy fajne zwrotki, a ja zawsze jedno puszczę dwie, tak, że będziemy musieli wracać do tej trzeciej. Ale teraz wracamy do woznej części naszej rozmowy. W studiu Radia na Góralską Nutę Zosia Ustupska-Bobak, prezeska koła numer 45 Poronin imieni Zofii Graca, opowiadała o pięknym jubileuszowym 10. polonieńskim lecie w Chicago, ale teraz jest też zaznatek, co jak to się go dali te donacje, sponsorowali to syćku, bo wiadomo, że bez nich to by się też nie obesła, skoro mamy swoje radio, jako radio przy kole Poronin, no to niech zabędzie i okazja tym ludziom poświęcić czasu troszeczkę i lajfa, bo my to też i Wetsfortek troszeczkę na ten temat uchwalowali, ale wiadomo, że to radio też dociera jeszcze bardziej, jeszcze dalej jako te Facebooki, choć różnie to bywa
artysty. Zosiu, oddaję ci mikrofon. Dziękuję ci, Wojtuś, i naprawdę serdecznie dziękuję za ten czas antenowy, bo wiem, że kosztuje. Jesteś wielkim sponsorem i pieniężnym, jak i za to, że poświęcasz czas antenowy dla nas, dla Koła Poronin. No, mamy troszkę i szczęścia, no bo jakby nie było, nasz redaktor jest z Koła Poronin, nasz parafianin, i mamy dużo, dużo szczęścia. Najważniejsze, co mógł tu przysła, to jest to, że podziękować wszystkim naszym sponsorom i tym, co nam pomagali w jakikolwiek inny sposób. Jest to bardzo ważne, bo wiecie sami, jakby nie sponsorzy i ludzie dobrej woli i ci, co pomagają, to ten piknik by się nie odbył i obyk też sama nic nie zrobiła. Także wielkie, wielkie Bóg zapłać wszystkim, którzy naprawdę pomogli przy zorganizowaniu tego naszego pikniku, który można zaliczyć do udanego. I teraz właśnie przedstawiam sponsorów, którzy nam właśnie pomagali w jaki tylkokolwiek sposób. Jest to Napa Auto i Truck Parts, Paweł i Zofia Bobak, Bernadetta i Sergio Gurola, Emma Electric, Katarzyna i Marek Czubiak, Polish Slavic Federal Credit Union, Gentle Touch Dentistry, dr Beata Dederowski, Monika i Daniel Bauer, Bedford Recycling, Paweł Bobak i Jose Rodriguez, dr Bronisław i Grażyna Orawiec, Dental Clinic Jan Mrożek, Wruber Associates, JW Menswear Józef Waluś, dr Peter Laros, Implant Specialist, Góralsko Chata Agnieszka i Stanisław Bobak, Costa Roofing Kasia i Tomasz Bobak, Siaben Safe Market, Krystyna Jewelry, Henryk i Janina Sobański, Palos Deli and Liquor, Ted Jewelry, Anna Pawlikowska, Radio na Góralską Nutę, redaktor Wojciech Dorula, Radio Związku Podhalan w Północnej Ameryce, Camelot Banquet Hall, Paradise Banquet Hall, Beata i Wojciech Stachoń, Mid America Bancorp, Ryszard Pikula, Midway Auto House, Tomasz Rasiński, Elizabeth Maciata, Home Realty, Jola's Handmade Jewelry, Koło Zaskale prezes Wiesław Siuta, Highlander House Restaurant and Bar, Crystal Grand Banquet, Irena i Stanisław Cebulski, Burbank Deli and Foods, European Important Foods and Deli, Walker Liquor and Lemon, Sugar Lux, Wata Cukrowa, Małgorzata i Wojciech Dorula, Dzian Obłaźny, Krzysztof Żółtek, Stanisław Lasak Helios, Janina i Leon Król, Fiakrzy, Wojtek i Mateusz Buc, Aniela i Andrzej Świder, Casey Kopeć, Celina Kowalczyk, Fashion and Budget, Zespół Góralski Wierchy, Ferik Electric Service, Franciszek Bobak, Celina Deli Market, Flora, Designs by Donna, Polamer, Homer Wine and Foods, Highlander Grill, Tadeusz Dzierzęga, Anna Maciata, Halina i Jan Macura, Tomasz Lasak, Jan Polak i Ferdynus Family, Zofia i Andrzej Zarycki, Elżbieta i Jan Kuźma, Jan i Aniela Lasak, Halina i Kevin Brzdowski, Weronika i Stanisław Galica, Maria i Stanisław Chmiel, Bożena i Angelika Kwak, Maria i Józef Pardol, Anna i Casey Sulka, Małgorzata i Wiesław Siuta, Stanisława i Stanisław Bobak, Krystyna i Władysław Jarząbek, Zofia i Wojciech Bobak, Tomasz Lasak, Anna Skupień, Maria Gocał, Andrzej Strama, Mateusz Ciaranek, Kazimierz Hornik, Marzena Zygmunt, Grażyna Cudzich, Zofia Łukaszczyk, Albert Bobak, Anna Wojtyczka, Ewa i Wojciech Chowaniec, Maria i Józef Łaś. Jakbym kogoś opuściła, to bardzo przepraszam, bo donacje były też dawane w czasie pikniku, więc się boję, że może kogoś opuściłam, ale wybaczcie, bo przy pikniku to jest dużo zamieszania, ale tym, co dali, a w razie byliby niewyczytani, też serdecznie dziękuję. I naprawdę ja jako prezeska dziękuję i cały zarząd i członkowie Koła Poronin dziękuję wszystkim sponsorom, donatorom i tym, co pomagali przy tym pikniku, bo piknik zaliczamy do udanego, pomimo że nie było pogody od samego rada, padał trochę deszcz, ale tak koło południa się wyjaśniło, słoneczko wyszło i było super. Także jeszcze raz serdecznie, serdecznie dziękuję.
Jakby coś, to zawsze Zosiu jest możliwość jeszcze poprawki i do dołożenia jakiejś jeszcze. Oczywiście, jakby w razie jeszcze coś jakby znalazła, to jeszcze przyjdę tutaj do Wojtusia do studia, no i się poprawię. Ale mam nadzieję, że nikogo nie pominęła. Korzystając z okazji, że jestem w studiu i redaktor użyczył mi mikrofonu, chciałam jeszcze pozdrowić wszystkich naszych braci Guroli i wszystkich przyjaciół w Polsce i na całym świecie. Pozdrawiam również wszystkich słuchaczy radia na Góralską Nutę i dziękuję Wojtusiowi za to, że nam właśnie użyczył czasu antenowego. Pozdrawiam prezesa Związku Podhalan w Polsce, Juliana Kowalczyka, prezesa Związku Podhalan Oddział Poronin, Bronisława Chowańca-Lejczyka i cały zarząd. No i pozdrawiam prezesa Związku Podhalan Oddział Suchy Stanisława Staszla-Landzionka i kierownika zespołu Harnasie Józefa Staszla. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Moi kochani słuchacze, po wielkich radościach, jak to w życiu bywa, przychodzą i smutne chwile. I właśnie spotkała naszą członkinię koła Poronin 45, Anię Maciata, właśnie tragedia. Chciałam złożyć kondolencje. Droga Aniu wraz z całą rodziną, z powodu śmierci syna Daniela, na ręce Twoje i całej rodziny składamy szczere kondolencje. Niech dobry Bóg przyjmie jego duszę do swojego królestwa, a wszystkim bliskim ukoi ból i żal po śmierci świętej pamięci Daniela. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Niech spoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Kochanej siostrze i naszej przyjaciółce, w imieniu zarządu i członków koła 45 Poronin imieniem Zofii Gracji, prezes Zofia Ustupska-Boba i cała moja rodzina, składamy wyrazy głębokiego współczucia. Koło numer 45 Poronin i przyjaciele z pomocą dla Ani Maciata. Dobra, opiekuńcza, pracowita, oddana pracy społecznej, kobieta o wielkim sercu. Tak w kilku słowach można określić Anię Maciata. Niestety, znowu musiała się zmierzyć z tragicznym losem jej dzieci. Rok temu pochowała córkę Joasię, teraz musi pożegnać swojego syna Daniela. My, przyjaciele Ani Maciata, samotnej wdowy, matki i babci, postanowiliśmy pomóc jej w tym trudnym czasie. Ania sama wychowuje wnuki świętej pamięci Joanny, Lianę 10 lat i Kubusia 3 latka, który wymaga specjalnej opieki.
Prosimy o wsparcie dla Ani. Pokażmy jej, że nie jest sama i może liczyć na nasze dobre serca. Każda suma się liczy, a razem możemy wiele zdziałać. Pomóżmy Ani. Halina Macura, Ania Sulka, Zosia Łukaszczyk, Wojciech Dorula i przyjaciele. W turniach wiatru granio i pewnikiem tez mojego śpiewania przecież tak tego wciąż. I tak na ten apel odpowiedzieli Katarzyna Paluch, Helena Kopeć, Ewa Fila, Casey Sulka, a więc tutaj Ania i Casey Sulka, Tomasz Dubiel, Ania Król, Katarzyna Czubiak, Beata Stachoń, Wojciech Dorula z rodziną, Kinga Macura, Agnieszka Czaja, Anna Stoch-Wilczek, Anna Hyc, Teresa Stramecka, Katarzyna Smycz, Bogusława Woźniak, Renata Waksmański, Anna Krzysiak, Paweł Krachel, Margaret Łaś, Danuta Tetnowska, Maria Homenda, Krystyna Zieliński, Marzena Prędki. Na tym śpiewaniu ludzi pociesali dziś za stołek. Ania Miętus, Ewa Ustupska, Anna Krzemień, Józef Skubisz, Halina Janusz Szaflarski, Maria Kowalkowska, Angelika Wojtas, Halina Landa, Łukasz Janucik, Małgorzata Majerczyk, Dominika Oprzędek, Ewa Opioła, Anna Waluś, Joanna Zdanowicz, Paweł Darlak, Janina Kowalczyk, Donna Dachowski, Iwona Gal, Krystyna Labuda, Jadwiga Grela. I dalej napływają donacje. Wielki Bóg zapłoć za tobą składom. A teraz Andrzej Brandstatter, moje pociesenie. I właśnie też między innymi koło numer 45 Poronin dało donację 10 tysięcy dolarów na to, żeby ta płyta powstała. Było to na farmie u Rabidasów. Tam ogromny piknik na ten cel. Poroniane bocycie i przyjaciele. Andrzej Brandstatter. Found Me. Akcja pomocy dla Ani Maciata założona została przeze mnie i przyjaciół, co jest na moim profilu facebookowym. Na dzień dzisiejszy, dzisiaj rano, 5525 dolarów jest już uzbierane na pomoc w pokryciu kosztów pogrzebu. A wiecie, że to jest bardzo drogie. Bóg zapłać wam wielki składom za to. Witam Państwa. Mam na imię Joanna Luty i jestem doktorem okulistą. Zapraszam Państwa do naszej nowo otwartej kliniki, która znajduje się w Palos Heights przy adresie 12131 South Harlem. Oferujemy nie tylko badania wzroku dla dzieci i dorosłych, ale również szeroką gamę wyboru ramek i szkieł kontaktowych. Zajmujemy się leczeniem jaskry, zaćmy i innych schorzeń układu wzrokowego. Dla dzieci oferujemy terapię wzrokową i kontrolę krótkowzroczności. Przyjmujemy różne ubezpieczenia. Po więcej informacji prosimy o telefon 708-550-2020. Jeszcze raz 708-550-2020. Dziękuję i do zobaczenia. Thank you.
w JW Menswear, w Burbank, Tuxedo. Eleganckie garnitury, najmodniejsze koszule i dodatki na komunię, prom czy ślub. Przymiarki na miejscu. Pan Józef, właściciel jedynej polskiej wypożyczalni Tuxedo, serdecznie zaprasza. 6810 West 87 w Burbank. Czujesz, że twój stary cię ani grzeje, ani chłodzi? Wymień go! Hurtowa sprzedaż pieców i bojlerów 24 Heating and Cooling. Sprawdź inne super promocje. Dzwoń 708-229-2293. Planujesz wesele, urodziny, chrzciny, a może spotkanie biznesowe lub potrzebujesz sali na zabawę? Zapraszamy do sali bankietowej o wieloletniej tradycji Alpine Banquets. Znajdziesz nas pod adresem 8230 South Cass Avenue, Darien. Oferujemy gotowe pakiety. Dostosujemy się także do twoich potrzeb. Więcej informacji pod numerem telefonu 630-964-4154 oraz na stronie alpinebanquets.com. Serdecznie zapraszamy. No czas na spotkanie. Chwilę czasu upłynęło, no, jakby się nie widzieli. Ostatnie nasze spotkanie było na Mother's Day, kiedy mogliśmy ładnie zaprezentować takie piękne wydarzenie w nowej sali u Państwa Wosińskich, ale w sali, która długo, długo była w naszych polskich rękach, a więc u Państwa Kosów. A z nami dzisiaj w rozmowie dla Radia Nagora z Knutej są... Paulina Wosiński-Burzawa, Sylwia Wosiński. I znajduje się w słynnym miejscu. Alpine Banquet. Paulinko, adres? 8230 Cass Avenue, Darien. Wiemy doskonale, że Sylwia, twoja młodsza siostrzyczka, sprawuje tam funkcję menadżerki, gazduje. Sylwio, jak ci idzie? Bardzo dobrze. Dajesz sobie radę? Tak. A jak ci lepiej idzie? Po angielsku czy po polsku? A po angielsku, ale mogę po polsku. Także jak przyjdą ludzie, to się z tobą dogadają po angielsku i po polsku? Tak. Fajnie. A Paulinko, to też fajne takie wydarzenie dla waszej rodziny, bo przecież jesteście bardzo ciężko pracującą rodziną, każdy was zna, a praktycznie nie ma u was dnia wolnego, ale ciągle jakieś nowe obowiązki i nowe odpowiedzialności bierzecie sobie na barki. A jak długo już jest Alpine Banquet Hall w waszych rękach? Rodzice nasi kupili to w lutym. Także praktycznie jesteście już poza połową roku. Tak, tak. Już fajnie. Prawie mija połowę roku, jak tam rodzice ze Sylwią rządzą. I zadam Ci takie fajne pytanie. Jak klienci, którzy do tej pory odwiedzali Alpine, jak przyjmują ten nowy serwis, nową oprawę? Ponieważ Wy macie tyle pięknych rzeczy, które możecie zaprezentować ludziom, klientom. Jak oni to przyjmują? Dobrze. Dużo ludzi się właśnie cieszy, że dalej to zostało w polskich rękach. I dużo właśnie ludzi się też cieszy, jak nas znali z naszej firmy z M&M. Że po prostu teraz, jak tak jak dawniej mówiliśmy, że nam brakuje tych czterech ścian, żeby gdzieś zrobić właśnie jakąś imprezę czy coś, to też cztery ściany już właśnie mamy. Aha, to mieliście takie zapatrywania, żeby kiedyś to, co dekorujecie wszystkie inne sale naokoło, żebyście mogli się wykazać w swoim własnym miejscu. To był taki wasz plan? No nie za bardzo, tak zawsze chcieliśmy coś robić. Jak nie było tych czterech ścian, to namioty właśnie rozkładaliśmy, żeby coś takiego, coś zrobić, ale się trafiła taka okazja i czemu nie? Fajnie. No i ta okazja jest, mam nadzieję, dobrze wykorzystana, tak? Tak, tak. I tutaj w tym miejscu możemy powiedzieć, że Sylwia się sprawdza. To jest jej teraz królestwo tam. To jest jej królestwo jako młoda dziewczyna. Sylwia, ile masz lat? 18. To jesteś chyba taką najmłodszą menadżerką sali bankietowej, co? Ja nigdy nie poznałam 18-letnią dziewczynkę, co pracuje w sali bankietowej. Na stanowisku menadżer, tak? Yeah. A powiedzmy, radzisz sobie z tymi klientami dość nawet? Yeah. Mają wymagania? Bardzo. Co możesz zrobić o tym? Ale podołasz tym wymaganiom? Jesteś w stanie spełnić te życzenia wszystkich? A nie za bardzo. Czasami ludzie się targują. A nie mogę nic o tym zrobić. Ale... A jak tłumaczysz, jak się ludzie targują? Jak się tłumaczysz, że jak się ludzie targują? Że co? My też musimy zapłacić za prąd, za gaz, za wodę. Za wszystko, żeby
zrobić te... How would you say this in English? Was it easy for you? Okay, yeah. Say in English. That would be that easy. The things don't get done by themselves, and you obviously need to pay people to get it done, so... Masz Marizę. A Paulinko, powiedz mi jedną rzecz, jakbyś to określiła to wasze przyjęcie w sali bankietowej Alpine? Macie okazję się wykazać pięknymi waszymi dekoracjami, bo przecież ludzie patrzą, nie? Ja dwa rzeczy, sprawy kulinarne są bardzo ważne. Wiemy, że bara musi być zaopatrzona, a i kuchnia jest, podstawa jest kuchnia, ale przede wszystkim na pewno macie możliwość wykazania się swoimi pięknymi wystrojami, tak? Tak, no każdy jak zna naszą historię z M&M, to wie, że myśmy zaczynali od tych daszków góralskich i że to nasza mama to właśnie lubiła to robić, a potem zaczęliśmy robić słodkie stoły, no i potem się ludzie zaczęli pytać, czy nie ma, znamy kogoś, co robi dekoracje i to, no to tak po trochę zaczynaliśmy, ale teraz ja myślę, że to jest takie już bardzo dobre wyzwanie, nie tylko dla nas wszystkich, że możemy właśnie te nasze dekoracje tam więcej teraz polecać i że tam wszystko teraz dajemy, jak nie oprawę właśnie dekoracyjną, to też kulinarną. Na przykład nasza mama jest w kuchni z naszym kucharzem, który jest też wielomiędzynarodowy. No to pomalutku, bo to też jest bardzo ważne, bo wiemy, że czeska kuchnia jest bardzo cenioną kuchnią. Wy macie czeskiego kucharza, tak? Tak, tak, mamy czeskiego kucharza, to tak można powiedzieć, że nasza kuchnia jest polsko-amerykańska, czeska. Nasz kucharz pracował w wiele innych miastach, ale nie tylko, też i w Stanach i krajach, zanim właśnie tutaj zaczął u nas taką karierę budować. A więc to nie jest kucharz, który pracował wcześniej w Alpine Banquet? Nie, my nowego, jak rodzice kupili właśnie Alpine Banquet, to myśmy wzięli nowego kucharza, właśnie wprowadzili. Wiem, także nowe smaki? Tak, nowe smaki, nowe dekoracje? Tak, nowy wystrój też właśnie talerza, bo też tak jak może niektórzy nas śledzą na Facebooku i Instagramie, to też nowe rzeczy wymyślamy, nowe sałaty, a właśnie nowe podania dań, wszystko właśnie chcemy coś zrobić takiego innego, żeby troszkę było z takiej wyższej półki. Fajnie. Wiadomo, że przyjęcia, bankiety, wesela, macie w ogóle jeszcze jakieś macie wolne miejsca na ten rok, czy już jesteście kompletnie zabukowani? Sylwia, to jest chyba pytanie do ciebie, bo przecież to tyś tam tą menadżerką jest. Ja bym powiedziała, że cały rok jest zabukowany, ale ja myślę, że u wszystkich bankietów, że grudzień, czy styczeń, czy luty jest trochę pomalej, ale jak te komunie się zaczynają się w maju, to trochę pardów mamy. Macie. Powiedz mi, Paulinko, bo wiadomo, że na każdej sali bankietowej nie może być, jak to się mówi, 24/7 busy. Są takie tak zwane slow times. Co wtedy oferujecie dla ludzi, szczególnie naszych górali? Przecież wiadomo, że wiele kół w związku potem było też związane z Alpine Banquet, tam zawsze szaflary miały swoje przyjęcia. Stoicie dalej otworem dla tych wszystkich związkowych kół? Tak, no dużo kół właśnie dzwoni, tak samo jak od nas, no rodzice są z Czarnego Dunajca, to też dzwonią i czy chcą jakiś zrobić opłatek, czy jakieś właśnie tam organizacje, jakieś spotkania, czy coś, to z miłą chęcią każdego przygarniemy bez problemu. Jak tylko jest termin wolny, albo jak na przykład komuś nie pasuje data i jest otwarte na zmieniane daty na jakąś inną, to z przyjemnością każdego właśnie obsłużymy, czy to jest jakiś opłatek, czy to jakaś zabawa, czy to jakieś po prostu zebranie w tygodniu, bez problemu. Czym się wyróżniacie od innych miejsc? Klub, będąc nowymi właścicielami Alpine Banquet, czym chcielibyście się wyróżnić od innych miejsc? Ja myślę, że od strony może kulinarnej i też obsługi, ale też no, my jako rodzina Wosińskich nie lubiliśmy się nigdy wywyższać. Na przykład nigdy nie lubiliśmy właśnie być w publiczności i pokazywać, o kim my jesteśmy, kim nie jesteśmy. Ale myślę, że tak Alpine może teraz jest, może być znany chociaż przez właśnie sprawy kulinarne i też jaka jest obsługa, że nie jest po prostu... No tak jak mówię, nie chcę się wywyższać, bo nie wiadomo, co się stanie kiedyś, ale ja myślę, że od strony kulinarnej mogę powiedzieć, że może jesteśmy okej. No i ciągle ta sama rodzina, ten sam skład, a więc powiedz o was, kto gdzie się czym zajmuje.
No to dawniej właśnie wszyscy byliśmy w MNM, a teraz podzieliliśmy się, że Sylwia właśnie z moją mamą jest w Alpine, ja zostałam z tatą właśnie tutaj w MNM, no i mamy jeszcze chłopców, moich braci Szymon i Sebastian, co oni są tu i tu. Jak trzeba na przykład jechać gdzieś z krzesłami czy coś, no to jadą tutaj, jak trzeba mamie pomóc przekryć salę, albo tam iść na myjkę, albo coś, no to tam skakujemy, ale nie tylko, bo jak są słabe dni w Alpine, no to przychodzą tutaj do nas, jak są słabe dni w MNM, czy na przykład jest coś w tygodniu, no to my też za tą tam jeździmy. To nie jest tak, że podzieliliśmy się, że jest to osobne, tylko jeden drugiego wspiera. Fajnie. I tak na koniec od rodziny Wosińskich. Jaka jest rada na to? Ja wiem, że jesteś córką najstarszą Wosińskich. Jak można tak mocno scalić rodzinę, żeby wszyscy byli zajęci obowiązkami? Wiadomo, że nie wszyscy mogą mieć takie biznesy, jakie wy macie, ale też macie miejsca otwarcia dla innej młodzieży, dla innych ludzi. Jaką byś dała radę dla mamy i dla taty, żeby utrzymać tak fajnie rodzinę, jak to się mówi, w obowiązkach, żeby im głupoty do głowy, wiesz dokładnie o czym mówię, żeby im głupoty do głowy nie przychodziły? Ja myślę, że nasi rodzice od samego początku, jak byliśmy mali, to nas uczyli szanować właśnie pracę i wszystkiego. I od początku zawsze nam coś kazali robić. Jak nie mieliśmy jeszcze MNM, to my sami jeszcze pracowaliśmy razem. Jak jeszcze chodziłam dopiero do high school, to ja jej zawsze pomagałam. A jak ona jeszcze domki sprzątała, czy tam chodziłyśmy po bankietach i właśnie byłyśmy kelnerkami, to ja myślę, że jak rodzice wychowują od samego początku dzieci, no to potem oni mają taki troszkę większy szacunek do niej na pracy, ale też szacunek dla rodziców, żeby im pomóc. To ja myślę, że to jest taka moja rada, to co widzę po siebie. Ja jeszcze dzieci nie mam, ale wkrótce planuję coś z mężem, że od samego początku, jak rodzice uczą właśnie dzieci tego szacunku, nie inną pracę, ale też pieniędzy, to wszyscy się potem dogadują i są w zgodzie. Sylwia, as the youngest manager in the banquet hall in our Chicago land, what would you say to all people that are listening to you right now? Believe in yourself. Była to relacja dźwiękowa z Alpine Banquet w Darien i moimi rozmówczyniami były Paulina Wosiński-Burzawa, Sylwia Wosiński. Dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia znowu. Bye. Dziękujemy. Pa, pa. Planujesz wesele, komunię, urodziny i inne imprezy okolicznościowe? Zgłoś się do M&M Event Planners. Razem opracujemy wizję Twoich marzeń. Zaplanujemy i udekorujemy. Przygotujemy poczęstunek w domu, hotelu, sali bankietowej lub w ogrodzie. Tylko z nami zrobisz przyjęcie, o jakim marzysz. Naszą siłą jest zgrany zespół i wieloletnie doświadczenie. Zapraszamy na konsultację. Telefon 708 717 75 52. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Spełnimy Twoje marzenia. Więcej informacji na Facebooku, Instagramie i TikToku. A tu już na koniec Scalar US. Na tym świecie zostań ze mną, podaj swoją dłoń. Jestem przecież jeden taniec, daj taki mały raj, chociaż parę chwil. Kiedy jesteś tu, 100 000 róż mógłbym dawać ci. Zabierz mnie na bal, cały czas bym chciał z tobą szaleć do białego dnia. Kolorowy świat dookoła nas, obiecuję ci, nie będziemy spać. To nagranie też było robione w MMM Event Planner. Częściowo. Jeszcze mamy więcej materiału, ale dosyćko za tydzień, bo jak widzicie, już jesteśmy ponad 2 godziny programu. Buza, bądź po, Magdę, Marka pozdrawiamy bardzo serdecznie, do Wosty z Jesce wrócę, bo było tam co jeszcze ponagrywane, ale muszę to fajnie zmontować, także wielki buza, bądź do usłyszenia się znowu. Ta wyduza no sęście, radia na Góralską Nutę, a szczególnie dla tych, co słuchali mnie też nocą, a więc w środę od godziny 10 wieczór do 12 do północy. Wszystkich pozdrawiam, którzy słuchają mnie w internecie. Na razie, trzymajcie się, cześć, Wojciech Dorula. To nie sen, jeden taniec daj, taki mały raj, chociaż parę chwil. Kiedy jesteś tu, 100 000 róż mógłbym dawać ci. Zabierz mnie na bal, cały czas bym chciał w tańcu z tobą szaleć do białego dnia. Kolorowy świat dookoła nas, obiecuję ci.
czas bym chciał w tańcu z tobą szaleć do białego dnia. Kolorowy świat dookoła nas, obiecuję ci, nie będziemy spać. Zabierz mnie na bal. Scholar US, dziękujemy.